Jak to jest być w takiej grupie ludzi, gdzie wszyscy udają, że dziewają? To musi być śmieszne. Ale to jest super, to jest świetne. Wiesz, ja na początku trochę się wstydziłam, trochę miałam, wiesz, mój umysł mi podsuwał jakieś różne rzeczy. To jest dziwnie, że co ja tu robię. W ogóle? w ogóle nie, że wiesz, nie, no, nie będę jakoś głośniej, tak, po cichutku, wiesz, ja należę do, do tego sortu, który był uczony, że wiesz, po cichutku, dziewczynka to taka. To realnie po prostu boli. Tak jakbyśmy zostali uderzeni fizycznie, zranieni. Tak boli nas odrzucenie społeczne. Dlaczego? Bo nigdy nie przeżylibyśmy sami. I ostracyzm w grupie XXX lat temu równał się ze śmiercią. To pytanie jest bardzo ważne. Prokrastynuję. Mhm. Ja mówię, Czemu prokrastynuję? Czemu prokrastynuję? Przecież mam wszystkie możliwości, ściągnął sobie wszystkie apki to to-do i wszystkie możliwe do, do tego, żeby nie prokrastynować. Czemu ja prokrastynuję? I wiesz, kiedy ja zap zapytamy się siebie, okej, okay, ale co ja z tego mam? No odwlekam, no trochę więcej odpoczywam. Y nie muszę mierzyć się z ewentualną porażką, bo jeżeli nie robię, to ja się nie mierzę z porażką. Dlatego mężczyźni często y są diagnozowani z zaburzeniami eksternalizacyjnymi, a kobiety internalizacyjnymi. Czyli mężczyzna częściej dostanie diagnozę na przykład mm, schizofrenii, psychozy, czy uzależnienia. To są... Y Rzeczy, metafory. które się dzieją na zewnątrz? Na zewnątrz. Są takie, wiesz, widoczne na zewnątrz. A kobieta dostanie na przykład diagnozę depresji. Paulina Danielak. Cześć. Cześć. Uh, miło mi ciebie gościć czwarty raz. Jeszcze dzisiaj sprawdzałem, czy Paweł Zalejski był u mnie przypadkiem cztery razy i rzeczywiście był cztery razy, więc jesteś drugą osobą, która jest u mnie czwarty raz. I mam nadzieję, że nagramy dużo więcej. <laughs> Nie no, wiesz co, powiem ci, że tak mi się dobrze gada i mam poczucie, że mamy ten taki flow, no... Mam też poczucie, że mamy taką informację zwrotną od ludzi o tym, więc. Tak, ee, jak najbardziej. Więc myślę, powinniśmy to są nagrywać. fajne <laughs> rzeczy. Powinniśmy nagrywać więcej podcastów, no i też sprawia nam to frajdę, więc to chyba tak. jest najważniejsze w tym, tak, co. Tak, to prawda. Jeśli ktoś Cię nie zna, bo jest u mnie sporo nowych osób, powiedz jeszcze pokrótce na szybko ludziom, czym się zajmujesz. Jestem psychologiem, psychoterapeutką poznawczo-behawioralną w trakcie certyfikacji, oprócz tego jestem w szkole Somatic Experiencing, jestem też providerką TRE, Tension Releasing Exercises, psychologiem sportu, pedagogiem specjalnym, terapeutą wczesnego wspomagania rozwoju. Terapeutał pedagogicznym, ale głównie pracuję z dorosłymi. Mhm. Ty, czy ty się zajmujesz jeszcze mocno psychologiem sportu, czy już nie za bardzo? Wiesz co, mam w gabinecie sportowców, mhm. więc przychodzą do mnie. Raczej pracuję z nimi bardziej psychoterapeutycznie. Ale wykorzystuje techniki z psychologii sportu także w pracy takiej biznesowej. Czyli przychodzi powiedzmy klient mhm. i on chce rozwoju w biznesie, to tamte techniki z psychologii sportu naprawdę fajnie się sprawdzają i poznawczo-behawioralne również, więc to jest takie fajne kombo. Ta psychologia sportowa chyba jest taka troszeczkę bliżej coachingu, się dobrze rozumiem? Hmm, wiesz co, tam jest um, raczej nie, wiesz chyba, chyba, chyba nie jest bliżej coachingu. E to nie jest takie wspieranie w budowaniu wyników i w budowaniu jakiejś takiej e, zapar zaparcia w tym, co robisz? Ja myślę, że mogą tam być elementy coachingu. Ja bardziej widzę tam elementy psychoterapii poznawczo-behawioralnej, czyli tych technik poznawczych i behawioralnych, ale również aktu, czyli terapii akceptacji i zaangażowania, z której też korzystam, bo to są fajne techniki pracy z myślami, a wiemy, że naprawdę w sytuacjach startów. No, potrzebujemy ten umysł jakoś ogarnąć no uspokoić. Bo, tak, więc i techniki behawioralne, i techniki pracy takiej mentalnej. No, to jest myślę, że klucz tego, co ja robię. Czyli jak przychodzi do ciebie jakiś sportowiec i ma jakieś zawody i się stresuje, to w jaki sposób z nim pracujesz, żeby, żeby jakoś uspokoić go przed tym, przed tym takim ważnym dniem? Po pierwsze uczę technik dyfuzji z aktu, czyli takiego trochę odklejania się od, swoich, od swojego umysłu. Mówię w ogóle, dlaczego się stresujemy, po co się stresujemy. <laughs> Więc troszeczkę staram się zwrócić uwagę na to, że no, stres też jest po coś. Więc troszeczkę przewartościowujemy te, te aspekty, odnoszę się. Też również tutaj do psychologii ewolucyjnej, dlaczego tak się dzieje. I możemy spojrzeć na stres z szerszej perspektywy, i może się okazać, że on może być wspierający. A więc ja mogę wykorzystać to, co się dzieje z moim ciałem, to pobudzenie, tą adrenalinę, do tego, żeby działać w jakiś sposób, ale mieć poczucie większego bezpieczeństwa, zrozumienia tego, co mi się dzieje, co jest dla mnie użyteczne, a co nie jest użyteczne. Czyli żeby nie interpretować tego stresu jako coś negatywnego i coś, co się tak przygniata i jakby obciąża cię przed startem, tylko żeby wykorzystać to jako takie pobudzenie i żeby lepiej mieć lepszy performance później na danym nazwę to eventem, na którym ktoś będzie brał udział, w którym ktoś będzie brał udział. Tak, bo ludzie myślą, że wiesz, taki sport to jest, ja się nie mogę stresować, muszę być wiesz, wyluzowany, może nie wyluzowany, ale taki szarp, mhm. ostry umysł, na skupienie 100%, Okej, okay, tak bywa, ale wiesz, jeżeli ktoś ma, nie wiem, mecze co tydzień, tak, no to jasne, będzie różnie funkcjonował. Pamiętajmy, że sportowcy mają też swoje życie prywatne i tam też dzieją się różne rzeczy i mają swoją historię życia. I to również jest elementem, który będzie naciekał na ich. Po prostu performance, i warto o tym pamiętać. Warto spojrzeć szerzej, nauczyć się radzić sobie z różnymi elementami życia, ale też, kiedy my uczymy jakichś technik, na przykład mentalnych, mhm. czy pracujemy w gabinecie, to okazuje się, że następuje globalizacja umiejętności i na, na przykład w relacjach, z, wiem, tak, poza, poza w relacjach, nie wiem, tak, poza gabinetem, w relacjach romantycznych, w relacjach ze znajomymi, w szkole, jeżeli to jest jakiś młody sportowiec, okazuje się, że on potrafi wykorzystywać te techniki i w ogóle jakość jego życia podnosi się. Globalizacja tych umiejętności, czyli zaczyna przekładać się na inne aspekty swojego życia. To jest taki ważny aspekt w ogóle w procesie terapeutycznym. Kiedy my uczymy, uczymy się, uczymy się jakichś technik, także w gabinecie, na przykład poznawczych, i na początku to nie jest automatyczne, więc pacjent musi nie wiem, na przykład brać kartkę i zapisywać. I ja mówię, okej, okay, zapisuj, zapisuj jak najwięcej. I na początku to będzie trudne, bo musisz na nie wiem, siadać codziennie z kartką Jakiś i złożyć. Jakieś taki by wyrobić, Dokładnie. co jest trudne. Ale potem się okaże, że my pracujemy na czymś w gabinecie, a przychodzi pacjent i mówi: Okej, okay, ja wykorzystałem tę technikę i zrobiłem to, i to Zazwyczaj pacjenci nie nazywają tego technikami, ale mówią o czymś, i ja łapię, a zobacz, to jest to, nad czym pracowaliśmy, i to się nazywa tak. Ja mówię, o, tak, kiedy teraz ty to nazywasz, to ja widzę. I mają taki pierwszy bodziec, że okej, okay, to co robimy przynosi efekty, więc od razu tak. mają większą motywację do tego, żeby dalej to kontynuować. I następuje taka mocna akceleracja wtedy, bo mhm. okazuje się, że te techniki działają, techniki wobec których często jesteśmy sceptyczni, no, no bo nie wiem, zapisywanie myśli, analiza ich. No Komu się chce siadać z kartką? I, I wypisywać myśli codziennie rano albo codziennie wieczorem. No to jest, to jest, ja spróbuję się do tego zabrać i do tej pory mi się nie udało. To, to jest takie proste, bo to trwa nawet 5 minut. Nie trzeba dużo robić, ale rzeczywiście, żeby wyrobić sobie taki nowy nawyk, oprócz wszystkich nawyków, które w życiu mamy i które musimy realizować, to jest takie uciążliwe, nawet bym powiedział. Dokładnie, jest uciążliwe. Nie jest automatyczne, więc na początku... Pacjenci przychodzą i mówią, ok, w tej sytuacji zdarzyło się, i to, to i to. No nie pamiętałem, nie wiedziałam, jak zareagować. Okej, okay, to otwórzmy tę sytuację, zróbmy ją tutaj teraz razem. Przechodzimy przez nią, przechodzimy X razy, i okazuje się, że w pewnym momencie pacjent przychodzi, opowiada i on robi to, co my robimy w gabinecie, tylko robi to na zewnątrz i nawet tego nie zauważa. A więc to jest to, kiedy mówimy. Że psoterapia, że trening mentalny, że mindfulness zmienia mózg. Zmienia mm -hmm. w takim kontekście, że no oczywiście te połączenia nerwowe, one są na tyle silne, że to już się automatyzuje. A więc jasne, nigdy nie będzie też tak, że w sytuacji kryzysowej. My zawsze będziemy wiedzieli, co zrobić. Zawsze się odniesiemy do technik. Często będą pierwsze automatyczne schematy, które są zakorzenione, ale nadal ja mogę usiąść, powiedzieć, co się stało. A, stało się to i to. Czyli to, czego my chcemy, to tego, żeby pacjent mógł usiąść. I zanalizować sam siebie, to co my robimy na terapii, czyli mógł spojrzeć na siebie z szerszej perspektywy. A więc i taki sportowiec, czy biznesmen, bizneswoman, czy nie wiem, tak, osoba zarządza, zarządzająca, czy klient, czy, kto czy ktokolwiek, przyjde. miał taką umiejętność wglądu i analizy z szerszej perspektywy. To nie zawsze będzie też dostępne. I to jest ok, żeby wrócić na przykład na, na terapię, czy na konsultację, na sesję i spojrzeć na coś i powiedzieć: a, ok, dobra. Okay. Tak to się robiło, albo jestem w takim miejscu. Czyli po prostu troszeczkę tak, jak ktoś by się uczył angielskiego, nie używa tego angielskiego przez pół roku i wróci sobie na, sobie na kilka lekcji po to, żeby się doszkolić, żeby przypomnieć sobie, jak coś się robiło, bo to coś Jasne. mu zaczęło znowu nie wychodzić. To jest, wiesz, zupełnie nowy język. Mhm. Chyba nawet mówiliśmy o tym, ale nie pamiętam. Jak przychodzi pacjent, to ja mówię mu, że to jest, wiesz, kiedy przychodzi na terapię, całe życie mówił, nie mam po polsku mhm. i ten język zna doskonale, to jest na przykład język jego schematów, a my teraz siadamy, będziemy uczyć się chińskiego. On nie ma pojęcia, jak to, jak to jest, jak to się mówi, jak się wypowiada, musi zerkać do ściągawek, to będzie takie, wiesz... Na początku oh. bardzo ciężkie, bardzo ciężko będzie się wdrożyć w ten proces, ale po, po jakimś czasie zaczyna łapać coraz więcej słówek, coraz więcej pamiętać, coraz więcej, tak. więcej wychodzi automatycznie i coraz jest lepszy w tym procesie. I okaże się, że będzie myślał tym językiem, mm -hmm. no, że będzie potrafił przeczytać i, i zrobi to automatycznie w tle. To jest coś, ostatnio rozmawiałem z Ewą wojdyło Osiateńską i ona też mi właśnie podała przykład języka, że, bo z nią rozmawiałem oczywiście o tym, co o czym ci wczoraj mówiłem, mm -hmm. czyli, czy jeszcze trzeba grzebać w dzieciństwie, żeby przejść przez coś na terapię. Ona powiedziała, mówi pan po angielsku? Ja mówię, że tak. A czy nauczył się pan, był pan wychowany w domu, w którym mówiło się po angielsku? Nie. A, czyli nauczył się pan języka kompletnie, jakby kompletnie nowej rzeczy i nie trzeba było grzebać w dzieciństwie, żeby nauczyć się tego języka. I to było ciekawe, że coś takiego mi powiedziała, bo tak jak wiesz, ja zawsze się zastanawiam nad tym, czy to krzywanie w dzieciństwie jest potrzebne, i patrząc na to z perspektywy właśnie takiej nauki, jak nauka nowego języka, to zawsze wydaje mi się, że nie do końca jest potrzebne. Hmm. Możemy poruszyć znowu ten temat, bo ja mam nowe rozkłócenia. Możemy. Ja, ja Będziemy odliczać wiesz, czas hmm. naszymi spotkaniami, bo co pół roku się widzimy i tak będzie, o, już minęło pół roku, bo znowu jest Danielak w podcaście. <laughs> Nie, ale powiem Ci, że przez to, że to jest moim zdaniem, rozumiem, rozumiem o co chodzi, ale mam poczucie, że to jednak jest troszeczkę uproszczenie i przez to, że jest uproszczenie, to może niestety możemy pomijać niektóre ważne aspekty. Mhm. Czyli my możemy pracować poznawczo bez wchodzenia jakoś głęboko w historię, przepracowywania, ale. Jasne. To, co ja zauważam, że jest też elementem leczącym, to to, kiedy zauważamy, że to, co się dzieje w życiu pacjenta, to nie jest objaw powstały, nie wiem, de novo, tylko on ma jakąś historię. Mm -hmm. On ma historię jakiegoś cierpienia, on ma historię tego, czego pacjent się uczył. To też trochę zdejmuje to obciążenie, że to ja jestem, nie wiem, winna, czy winien, że ja nie potrafię sobie poradzić. Możemy spojrzeć na to z starszej, z, z, ze starszej, z, z większej perspektywy i powiedzieć, okej, okay, tego się uczyłaś w domu. Mm -hmm. To jest tak, jak do tej pory nie wiem, reagowałaś w relacjach na taką sytuację. Kto tak też reagował w domu? Okej, okay. Czyli tego się uczyłaś? Czyli Roz... ta ro rozmowa o dzieciństwie w tym wypadku by. Pomagało jakby oswoić się z danym zachowaniem, że ktoś może przyjść i mieć do siebie pretensję o to, że reaguje w jakiś określony sposób, i na, na bazie tego analizy, z czego to wynika, można dojść do tego, że tak właściwie to jest normalne. I po prostu się tego nauczyłem w danym miejscu, w danym okresie w moim życiu. Tak, można zobaczyć w ogóle system rodzinny, jak on funkcjonował. Dzięki temu pacjenci mają, po pierwsze, rośnie taka samoświadomość, bo jeżeli przychodzimy i robimy tylko ćwiczenie, nie sięgamy wstecz, mhm. to może być tak, że pacjent nie ma tego połączenia w czasoprzestrzeni, na swojej linii. Życia, że to jakoś miało historię, że ten objaw miał jakąś historię. I to jest często też, co, co robimy w psychoterapii, na przykład no, w trzeciej fali psychoterapii poznawczo-behawioralnej, czyli w akcie. Jest takie pytanie, jaką historię ma ten objaw, jaka jest jego historia. I jest nam wyjaśnione konkretnie, dlaczego to jest istotne, z tego powodu, który. I pacjent to teraz... wyjaśnia. No, rozmawiamy z nim, szukamy, jaką mógł mieć historię ten objaw. Mhm. Mm Ktoś reaguje złością, kiedy partnerka partner zwraca uwagę na nie wiem jakiś element zostawiony w domu na przykład brudne naczynia nie wiem skarpetki albo kiedy zwraca uwagę no i teraz możemy to podejść tym zachowaniem do jakiegoś tam wstrzesnego dzieciństwa. No i okazuje się, że mama miała pretensje do ojca o to, jak ojciec zostawił mm -hmm. gdzieś tam skarpetki i to, to dziecko jakby chwyciło to zachowanie i teraz je replikuje w swoim dorosłym życiu, tak? I oglądamy to z różnych stron. A co to dla ciebie znaczy, kiedy on zostawia te skarpetki, albo ona zostawia coś tam, jak mm -hmm. naczynia? Co to dla ciebie znaczy? O czym to jest? A czego ty byś potrzebowała? Bo to jest jakieś zachowanie, ale pod spodem jest funkcja. No, o, o czym to jest dla ciebie więcej? Jakie to ma znaczenie? Jakaś chęć do zmiany też. Jaka jest historia. I dzięki temu, że ten objaw jest oglądany z wielu różnych perspektyw, to już samo to sprawia, że ja nabieram pewnego dystansu. Bo to, co my chcemy zrobić, ta wolność jest. To jest zapomniałam, czyli to cytat. Mhm. Wolność jest między właśnie bodźcem a reakcją. Czyli im większa ta przestrzeń, im możemy zrobić, doprowadzić do tej dyfuzji. Więc... Czyli to gadanie o dzieciństwie pomaga zbudować tą dyfuzję? Również... Czyli buduje ten dystans pomiędzy tym bodźcem, w którym jestem aktualnie i mogę na niego spojrzeć z większej perspektywy? Jak zwie... patrzę na niego z większej perspektywy, to łatwiej jest mi nim zarządzać? To jest jedna z funkcji. Jest ich oczywiście więcej, jest zrozumienie dla siebie, mhm. jest e, na przykład zauważanie tego, co ja robię w relacjach, bo często my odtwarzamy te schematy. A więc coś się działo w domu, i ja odtwarzam to na przykład względem swojego dziecka czy względem swojego partnera. Albo to też jest częste względem swojego na przykład, nie wiem, dyrektora, dyrektorki, team managera, czy w pracy. Bardzo często się odtwarzają takie schematy z dzieciństwa, bo jestem w jakiejś relacji, na, która będzie to również prowokowała. I warto zauważać, bo nie jestem już tylko, prawda, bodziec i reakcja, ale mogę zobaczyć, okej, okay. kiedy ktoś mi zwraca uwagę, to ja reaguję złością, bo nie wiem, tak? Uwaga była mi zwracana w sposób bardzo przemocowy w dzieciństwie. Okej, okay, ale teraz wracając do tego języka, to czy w takim razie nie trzeba, jeśli przychodzę sobie na naukę języka angielskiego, to nie zastanawiamy się nad tym, dlaczego ja mówię po angielsku, po polsku i jak to wyglądała historia mojego, mojej nauki polskiego, tylko po prostu zaczynamy się uczyć angielskiego i nie potrzeba jakby dystansować się do tego mojego języka polskiego, więc czemu w psychoterapii trzeba się dystansować i budować ten taki ogląd z takiej szerszej perspektywy? Bo trudne myśli i trudne doświadczenia są bardzo lepkie. Mają dużą lepkość. Czyli język polski nie jest w żaden sposób jakoś. jakoś nie jestem emocjonalnie obciążona tak. z tego względu. Mhm. Tu jest. Emocje sprawiają, że to jest bardzo lepkie. I takie myśli, te ruminacje, więc takie ciągłe mielenie trudnych spraw jest bardzo lepkie. Bardzo łatwo się do tego przyklejać. Bardzo łatwo na tej podstawie tworzyć przekonania, że jestem niedobra, jestem zła, jestem zła w relacje, nie wychodzi mi w życiu. Jeżeli zobaczysz, że to jest jakaś szersza perspektywa, że byłam tego uczona i. Co więcej, to też pozwala spojrzeć na to, że, okej, okay, dlaczego ja po prostu nie mogę funkcjonować inaczej? Bo nigdy nie byłam tego nauczona. Nigdy nikt mi nie pokazał, jak reagować na przykład w kłótni. Mhm. Jak reagować zdrowo? Jak się. Z... Zdrowo to może nieadekwatne słowo, nie chcę używać tego słowa, ale nie wiem, być w szacunku w relacji i się złościć na siebie. Czemu nie można mówić zdrowo? No wiesz co, bo ciężko mi określić, co znaczy zdrowo. Bo to jest subiektywne. No to jest subiektywne, bo to będzie moje mhm. zdrowo. Ale jak, nie wiem, z szacunkiem, z otwartością, byciu w kontakcie z kimś, się z nim kłócić. Bo może zawsze w moim domu kłótnia oznaczała odcięcie. Karanie ciszą ze strony, nie wiem, mamy, złość, taka cicha ze strony taty albo przemoc fizyczna. Nieprzyjmowanie nigdy. Gaslighting. Nie, nie, przecież ja nic takiego nie powiedziałem. I. Może być tak, że ja tylko tak potrafię reagować. I teraz, jeśli ktoś ma do siebie pretensje o to i mówi, Boże, czemu ja się w ten sposób zachowuję, nikt nie ma do siebie pretensji, że mówi po polsku. Jakby to jest taka normalna, absolutnie normalna rzecz, i wszyscy to przyjmujemy jako standard, że wszyscy tutaj wypowiadamy się po polsku. Natomiast jeśli ktoś ma jakieś takie sketch i zachowanie, właśnie, że jakoś dziwnie reaguje na kłótnie, to wtedy ta osoba ma do siebie pretensje i z tego powodu trzeba sobie się na, to, na tym więcej zastanowić, spojrzeć, jakby ściągnąć tą presję, jeśli chodzi o to, że ktoś realizuje zachowanie w ten sposób. Czasami ma do siebie pretensje, czasami nie. Czasami ma pretensje. Do... Do drugiej strony. Mówi, nie, ona taka jest. Częściej ma pretensje do siebie, czy do drugiej strony? To zależy. Chyba jak przychodzi na terapię, to chyba już do siebie, co? Nie bo, zawsze. Nie zawsze? Nie, nie, zawsze. nie zawsze. Czyli przychodzą ludzie na terapię i mówią, że to wszystko ich wina? E, tak, bo czasami chcą też sobie terapią coś załatwić. Mhm. Czyli powiedzieć, okej, okay, no przecież chodzę na terapię. Czyli ja chodzę na terapię, z wami jest coś nie tak, bo ja tutaj pracuję, więc to wy się musicie ogarnąć teraz. Dokładnie. Albo no chciałaś, czy chciałeś, żebym poszła na terapię, to jestem na terapii. Nieważne, nie że nic tam nie robię, i że tylko tam chodzę, żeby odbębnić, żeby powiedzieć, że chodzę na terapię, ale ważne że, ważne, że chodzę. I teraz, jakby mam ściągnięte do siebie i mogę oceniać innych ludzi i mówić, że to oni co powinni coś zmienić. Dlatego trzeba być bardzo uważnym w gabinecie na to, jaką funkcję spełnia dany objaw. Mhm. Co on? To będzie to, o czym czyli rozmawialiśmy. o, o tym. To, się... to jest niebezpieczny temat. <laughs> ale nasze objawy mogą paradoksalnie dawać nam, dawać nam coś. Czyli to, że ktoś choruje bądź mówi, że choruje na depresję może spełniać jakieś funkcje w jego życiu. Może spełniać jakieś, jakieś funkcje. Co to znaczy, że, nie, znaczy co to to... Znaczy, że, spełnia, że coś spełnia funkcję, bo to może być dla ludzi niejasne. Może wiesz co, łatwiej troszeczkę powiedzieć o, o przy uzależnieniu albo przy lęku tym. bo to nie. nie jest tak, że nie wiem, ktoś nie ma uzależnienia, albo ktoś, znaczy ktoś nie jest uzależniony, nie ma zaburzeń lękowych, albo nie ma depresji i wymyśla sobie, nie, nie, nie. To oddzielamy. To, to w ogóle nie chodzi o to. Tak uprowadzamy. są zaburzenia depresyjne, są zaburzenia lękowe, są uzależnienia, ale często e, my chcemy też szukać tej funkcji, bo bywa, że mm, widziałeś tego, e, tego Rilsa, co wrzuciłam z Miśkiem Koterskim, kiedy on mówił, że e, on pił, bo to pozwalało mu się odciąć od emocji. To jest funkcja. On może oporować przed procesem terapeutycznym i może oporować przed wynikiem, pozytywnym wynikiem terapii, Dlatego, bo wierzę, że straci tę funkcję, bo którą straci, realizuje. Bo straci tę funkcję. Mhm. Bo będzie musiał na przykład e, poczuć dyskomfort. I to będzie go trzymało. To jest pytanie, dlaczego trzymasz się? Czyli no. załóżmy, że ktoś jest agresywny w relacji i teraz miałby być troszeczkę bardziej uległy i ta osoba będzie oporować przed taką zmianą, dlatego, bo wie, że, jeśli będzie że to jest jedyna metoda takiej osoby na poradzenie sobie z jakąś akcją w danej relacji. I teraz, jeśli ta osoba przestanie być agresywna, to jednocześnie będzie obciążona czymś, co ta druga osoba robi i nie będzie wiedziała, jak sobie z tym poradzić. Bo na przykład będę musiał przyjąć na siebie odpowiedzialność hmm. też, albo, albo będę musiał kompromis. przyznać, hmm. że jestem agresywna. Mhm. Albo będę musiała przyznać, może nie agresywna, ale przemocowa, będę musiała, nie wiem, zacząć pracować nad sobą. Masz, miałaś jakieś takie przypadki, które sobie przypominasz, które uważasz, że można wspomnieć, czy nie możecie wspominać? Nie, nie nie, wspominam żadnych przypadków. Żadnych przypadków. Żadnych. A jakieś, A możesz wymyślić. Mogę jak... wymyślić. Możesz wymyślić. Mhm. <laughs> mogę mogę wymyślać przypadki. Mhm. Masz jakieś teraz przechodzi ci do głowy? E, odnośnie trzymania się? Mhm. Pff, każdy pacjent. To jest... To jest... Mam poczucie, że to pytanie jest adekwatne do, do wszystkich ludzi. Czyli każde jakieś zaburzenie bądź każde zachowanie zawsze spełnia jakąś funkcję i zawsze ewentualnie ma jakieś konsekwencje Czy, negatywne. Może to też zbytnie uogólnienie, ale to pytanie jest bardzo ważne. Prokrastynuję. Mhm. Ja mówię, Czemu prokrastynuję? Czemu prokrastynuję? Przecież mam wszystkie możliwości, ściągam sobie wszystkie apki, to do i wszystkie możliwe do, do tego, żeby nie prokrastynować. Czemu ja prokrastynuję? I wiesz, kiedy ja zapytamy się siebie, ok, ale co ja z tego mam? No odwlekam, no trochę więcej odpoczywam, nie muszę mierzyć się z ewentualną porażką, bo jeżeli nie robię, to ja się nie mierzę z porażką. Nie, wiesz, czasami jest lęk przed sukcesem. A co, co się stanie, jeżeli się uda? Jak ja sobie poradzę w tym i utrzymam to, to będzie tak dużym dyskomfortem, że czasami może lepiej jest być w swojej strefie komfortu, i w niej sobie trwać. Tak, często ludzie o tym powtarzają, że czasami trudniejsze jest utrzymanie się gdzieś na szczycie, niż dojście na ten szczyt. I niektórzy ludzie mogą jakby to przewidywać i myśleć sobie, no dobra, już będę tam, to teraz będę musiał wykonywać te czynności zawsze, żeby tam tak. zostać. Mus, muszę już to do, cały, przez cały czas robić i jeszcze robić jeszcze lepiej, więc jeszcze to będzie kosztowało jeszcze więcej wysiłku. Więc z jednej strony rozumiem, że może to być jakaś obawa dla kogoś. Oczywiście i ona jest. I, i wiesz, to wszystko jest realne. To nie jest tak, że mówimy, że to jest jakieś, nie wiem, wymyślone, czy że to nie funkcjonuje. Nie, to, to jest realne, ale my szukamy, chcemy to, Wyciągnąć z nieświadomości w świadomość i nazwać to. Okej, okay, trzymasz się tego, i, i przychodzi pacjent ten, mówi, na przykład, mam lęk przed zdrowiem, lęk przed chorobą, przepraszam, lęko zdrowia. Mhm. Czyli hipochondria. Hipochondria. Wiesz, dlaczego pacjent się tego trzyma? Bo pozwala mu to kontrolować. Przecież pacjenci bardzo silnie kontrolują. Chodzą na badania albo unikają badań, bo są tutaj dwa typy. Albo się tym... boją, że dostaną jakąś diagnozę. Tak, albo unikają badań profilaktycznych, albo nadmiernie się badają. Nie wiem, czytają. I wiesz, kiedy my chcemy tego pacjenta zachęcić do takiej ekspozycji na to, żeby nie czytał, żeby trochę pobył z tym dyskomfortem, to to jest trudne. Tu może być opór przed procesem. Czyli, że ja muszę zaangażować Sporo sił w to wykonywać ćwiczenia, no, powstrzymywać się. Plus, jeśli to spełnia jakąś funkcję społeczną, to też będzie kłopotliwe, bo to ta osoba straci tę funkcję społeczną. To też może być. Mhm. No, jeżeli ja na, na przykład nie wiem, na, narzekam, czy tak mówię, i wtedy mam więcej atencji, to to też jest bardzo ważna funkcja. Ona jest, ona jest realna. No, ktoś, ktoś ma na przykład taką tendencję do tego, że chcę żeby ktoś się zajął moimi emocjami więc mówię ktoś przychodzi mówi nie, nie bój się no to 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 takie szukanie opieki I to też może być trudne bo to też spełnia jakąś funkcję my chcemy to zobaczyć sprawdzić czy to jest użyteczne czy nieużyteczne czy ten pacjent chce czy nie chce tak dalej fun funkcjonować czy klient mhm. i wiesz, my sprawdzamy bo często okazuje się przy hipochondrii że a, te osoby tak bardzo boją się umrzeć że one tak naprawdę w ogóle nie żyją kiedy... Że to jakby paraliżuje kompletnie i są cały czas w tym takim cyklu sprawdzania, czy przypadkiem coś się nie stało, ale jednocześnie są tak bardzo zagłębieni w tym cyklu, że nie mają czasu na nic innego. Tak i, i tak naprawdę my żyjemy w bardzo dużych paradoksach. Mhm. Czyli z jednej strony ja tak bardzo boję się o swoje życie, tak chcę być zdrowa, tak chcę być, nie wiem, tak, nie chorować, chcę żyć bardzo długo, że realnie omija mnie moje życie, ja nie angażuję się w swoje życie, bo na przykład boję się o to, że wszystko sprawi, że będę chora. A więc tak naprawdę nie korzystam z tego życia i jestem w tym, czego tak naprawdę bym nie chciała. Mhm. Często, to, to, to często zauważam właśnie w hipochondrii, w tym lęku Lęk o zdrowie, ale lęk na przykład przed działaniem. Ja, ja, ja tak chcę, jakikolwiek, na przykład gad, czyli ten lęk taki uogólniony, kiedy jest dużo zamartwiania się. I ten pacjent też martwi się, i martwi, i martwi. To jest taki lęk wolno płynący w tle, ale nadal Taki cały czas utrzymujący się. Tak, dużo ruminacji. Ten pacjent też tak naprawdę paradoksalnie tak się boi o to, co się stanie, że on nie żyje, nie, nie funkcjonuje tak naprawdę w tym tutaj momencie. I kiedy no, pytamy się o te funkcje, to możemy zauważyć, co tak naprawdę mnie tutaj trzyma. I że ja mogę mieć poniekąd jakąś kontrolę, jakiś wpływ na to. Mogę wybrać. I to nie jest takie łatwe, że OK, wybieram sobie nie mieć depresji. Nie, no, to w ogóle nie mówimy o tym, tak? Albo wybieram sobie Bo nie, pro, nie prokrastynować. To, to jest, nie jest w ogóle. No, to, 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 gdyby było takie proste, to, to byłoby super. Mhm. Ale to, to tak nie funkcjonuje, ale ja mogę zobaczyć, w którą stronę chcę iść. No bo ja mogę oporować w terapii. M mogę przychodzić, e, robić ćwiczenia, ale tak naprawdę nic się nie będzie zmieniało, bo ja z takiego głębszego poziomu tak naprawdę nie chcę z tego rezygnować. I do tego trzeba się też dogrzebać, właśnie chodząc na terapię, rozmawiając je, rozpracowując taki problem. I Bo ktoś może przyjść i powiedzieć, kurde, nie, nie, nie mam zielonego pojęcia, dlaczego nie mogę przestać prokrastynować. A jak się to rozgrzebie i rozgrzebie, rozgrzebie, to się okazuje, że ta osoba tak naprawdę wcale nie chce tego zrobić, bo jest jakiś głęboki strach w niej. Tak, i nawet nie musimy tego rozgrzebywać, To jest na okej, okay, a co ci to daje? Co ci to daje? Jaka, co, co jest w tym ważnego? Albo co ważnego, to mówi o tobie? Jaka jest w tym wartość? Jak ludzie mówią, żadna. Nie ma żadnej wartości w mojej hipochondrii, w mojej prokrastynacji. Jakby okay. tak powierzchownie tego nie widzę, ale gdzieś tam wewnętrznie jest jakaś tak. uspokojenie albo właśnie odpoczywanie. Tak to jest mówię. bardzo często niewidoczne, ale też wiesz, kiedy mówimy o na przykład no, psychologii ewolucyjnej, no, kmiliśmy to, więc wiesz, trzeba być ostrożnym mm -hmm. przy psychologii ewolucyjnej, bo ciężko to zbadać. Te wnioski, okej. Okay. Trzeba być ostrożnym, ale tam jest poniekąd powiedziane, i to nadal jest tylko jakaś koncepcja, że depresja, na przykład stany depresyjne, pojawiające się, przykład wiemy, że kiedy jest wzrost cytokin prozapalnych w ciele, czyli jest jakieś takie wolno płynące w tle zapalenie, Wzrost cytokin prozapalnych może sprawiać, że ludzie będą mieli stany, tak, przypominające stany depresyjne. Oni też y, przytaczają takie badanie, w którym to po podaniu y, szczepionki, ludziom pojawiały się powiedzmy, stany właśnie obniżonego nastroju. I poniekąd mówimy o tym, że ta funkcja y, może być też taka, aby y, 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 oszczędzać energię. Y, w tle jest jakieś, jakieś zapalenie w ciele, więc chcemy oszczędzać energię potrzebuje się wycofać, żeby spojrzeć na trudną sytuację z boku. I ja zauważam, że bardzo często pacjenci przychodzący do gabinetu z objawami, z objawami depresyjnymi, oni mają w tle Hashimoto, Jakiekolwiek problemy starczycą, to też o tym dosyć często mówię. Mhm. PCOS, inne problemy. Czyli, że nie jest to tylko jakieś psychologiczne zaburzenie albo stan, tylko wynika to też z tego, co się dzieje w organizmie. Jasne, my musimy zadbać holistycznie. Dieta, teraz no, cała psych psychiatria metaboliczna, więc kwestie metaboliczne w Polsce jeszcze nie, nie do końca gdzieś tam tak rozpromowane, ale to są bardzo ważne aspekty. Więc to, co się dzieje z moim ciałem, dlaczego tak ważne jest, żeby zadbać o dietę? Jeżeli ja mam stany lękowe, stany depresyjne, to okej, okay, jest ich jakaś funkcja. Na przykład, nie wiem, lęk sprawia, że czuję się bardziej zmotywowana, żeby uciec przed tym, co trudne, ale nie możemy tego tłumaczyć tylko tym, mhm. bo jest coś więcej. Mogą być na przykład nie wiem, problemy właśnie fizjologiczne. Jeżeli chodzi też o te kwestie, no to my musimy na to spojrzeć z szerszej perspektywy. Dlatego to nie jest takie proste mówić o zaburzeniach psychicznych, tylko patrząc na jeden z krawek. No, Wiem Okej, okay, to jest praca tylko z myślami. Mm -hmm. Nie, bo kiedy pacjent na, na dba tam... o sen, przepraszam, nie, mów, 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 o. dba o dietę, to to realnie będzie się przekładało na jego funkcjonowanie, wiem, że to w ogóle się przekłada u ludzi na ich funkcjonowanie, a tym bardziej w sytuacji, kiedy wiemy, że w tle mogą działać na przykład jakieś stany, stany zapalne. Tak. I właśnie to, to, co chciałem dorzucić, to że jak człowiek jest niewyspany albo nienajedzony, to zachowuje się kompletnie inaczej. I, mhm. i teraz i to są stany, gdzie to człowiek jest zmęczony, a różne stany chorobowe też mogą wpływać na to, że człowiek będzie lekko zmęczony, co będzie się przekładało na to, jak czuje się psychicznie. Będzie przechodził z objawami depresji, a nie do końca będzie to wynikało z tego, że rzeczywiście ma jakieś zaburzenia, tylko po prostu, że ma nie, nie, jest, nie jest zadbany o jego organizm. Jasne. I dlatego, kiedy pojawiają się zaburzenia snu, to zawsze naprawdę pierwszy kierunek to jest psychiatra i leki, bo zaburzenia snu będą mocno nasilały wszelkie inne objawy. Mhm. Więc jeżeli mam zaburzenia snu, nie zastanawiam się, okej, okay, może to, nie wiem, mija miesiąc, dwa miesiące, bo pff, to może dochodzić do stanów psychotycznych. Zaburzenia, lę, zaburzenia snu, psychiatra ocena, jeżeli potrzeba, leki, żeby wyregulować ten sen. To jest, to jest wiesz... Priorytet. Mm -hmm. Tak, problemy ze snem. Ja aktualnie sobie mam też zdarzają mi się noce, gdzie nie śpię najlepiej, testuję na razie różne suple, miałem cię o to pytać, bo um, ty jesteś też, mam wrażenie, taka troszeczkę, ja bym to nazwał na spidowana, czyli taka trochę pewnie osobowość, trochę ADHD. I zastanawiałem się, jak Tobie, jak ty pracujesz nad albo aspektami medytacji, albo aspektami mindfulness, bo dla takiej osoby jak nas, my, to jest trudne. Żeby, mm -hmm. się, żeby usiąść i się uspokoić. To nie jest takie, um, to nie jest coś, co bym wymyślił sobie sam, żeby zrobić. To ja się do tego muszę zmuszać i teraz jak zapisałem się na kurs Mindfulness, to jak byłem na tym spotkaniu, to chyba ci nawet mówiłem, że pierwsze co miałem to, to nie jest dla mnie. Jak... Mm -hmm. tam. Też to miałam. Tak miałaś? Też to miałam. Tylko nie o mnie, jeszcze tutaj, wiesz, praca w grupach, no, wiesz, jestem introwertykiem, mm -hmm. więc a, praca w grupach, wiesz, takie wspólne, a. Okazało się, że to jednak jest dla mnie i fajnie można się rozwinąć. Ale a propos tego, to powiem ci, że ja, gdy poszłam na pierwszy warsztat chigongu z Pafowdow i pierwszy pierwszy raz robiłam Qigong, to ja miałam ataki paniki. Czułam, że mi narastają w stronę ataków paniki, czyli siedziałam bez ruchu. Wtedy akurat praktykowaliśmy bez ruchu, mhm. czyli mhm. po prostu siedzenie i nie robienie nic. No, no tak, prawda. No. Siadaliśmy i czystaliśmy i staraliśmy się nie walczyć, tak? czyli staramy się nie walczyć z tym, co się pojawia, a więc wiesz, aspekt też kontroli, znasz to? Mhm. Kontrola intensywnie dzieje się, wszystko wiesz, tutaj kontroluję ja mam pod, pod pod, tam, no, Staramy się i, mieć pod, pod kontrolą. Pod kontrolą, a, tak. A, a tu nagle musimy być w jednym miejscu, być spokojni, jakby odpuścić te wszystkie rzeczy, do których jesteśmy przyzwyczajeni. Tak, i, i, i wiesz, i, i, i gdzieś tam siedzę, czy, czy staliśmy, siedzę, i, i pamiętam, jak to czułam, że sz, trzeba było oddychać brzuchem, a więc do brzucha to miało iść. Więc też trochę zmienione oddychanie. I pamiętam, jak. To napawało mnie ogromnym lękiem, że ja teraz się zatrzymałam, oddycham i mam nie walczyć, mam wyjść z reakcji walki i ucieczki. Pamiętam, że Ron, czyli nauczyciel, wiesz, stoimy, i on mówił, że nawet pozycja kciuków świadczy o tym, że walczymy. Oczywiście moje były też napięte. Przyszedł, zmienił mi pozycję kciuków i ja już no, poczułam, że trochę, trochę, trochę osiadłam w tych pozycjach. Ale ta medytacja. Była na początku bardzo trudna. Na początku, czyli przez jaki okres? Pier no, pierwsze, pierwsze kilka dni? Yy, przez to, że to był intensywny warsztat dwudniowy przez X godzin, to myślę, że to było ten pierwszy warsztat był taki przełomowy. Mhm. Teraz nadal, kiedy idę na dłuższy warsztat, yy, bywa trudno momentami. Czy na przykład yy, po warsztacie schodzenia po kole? Już jeszcze yy. siębym nie śmiejesz schodzenia po kole. Się sam pewnie przymierzasz do chodzenia po kole. Nie wykluczam aktualnie. Um, to powiem ci, że ja, ja zawsze po pierwszym dniu jestem um, przejechana. Mhm. Jestem, jestem zmęczona, e, trochę tak jakbym była chora. I e, to też jest przez to, że ten stres, który wiesz, trzyma nas w tych reakcjach walki, schodzi wiem, przy, tych, przy tych medytacjach toistycznych. I ja dopiero czuję efekty często po, po chwili, nie po jakimś czasie. Docelowo po to, chwili to znaczy po jakim czasie? Na trzeci dzień, na przykład, na drugi dzień. Zaczyna się czuć spokojniej. Zaczynam się czuć, że okej, okay, to było super, to było naprawdę naprawdę fajne. W początku jest, jest fajnie, potem przychodzi ogromne zmęczenie, zastanawiam się, czy dam radę drugi, drugi dzień przyjść i, i, i medytować. To jest, jeżeli mówimy o tych warsztatach takich dłuższych. Bo jeżeli idę na pojedynczą sesję Chigongu, mhm. to jest inaczej. Tam czuję teraz już. Jak, jak wygląda taka pojedyncza sesja Chigongu? Zaczynamy często od zifa gongu, czyli takiego, to jest qigong psów i kotów, czyli po prostu się przeciągamy, to jest taki, takie rozciąganie, to, tak, to... Przyciąganie, ziewanie, a więc pozwalanie, żeby ciało ruszało się tak jak chce. Taka troszeczkę rozgrzewka. Ja robię teraz coś takiego z Konradem Topolskim, tak. jak do niego przychodzę. To jest, znaczy, mam poczucie, że to może przypominać ten movement. Ja, ja nigdy nie, nie byłam na, na zajęciach z movementu. Gdzie ludzie też się poruszają w jakiś sposób, ale no tutaj to jest, to jest po prostu taki chigon, gdzie kładziemy się na ziemi, przeciągamy się, ziewamy i to fajnie. No. Ja nigdy nie myślałam, że ziewanie, nawet takie udawanie, ziewania. Udaje się, że się ziewa. Udajemy, że ziewamy, daje taki, takie odczucia. Że, czyli, że jakby samo udawanie, to tak jak kiedyś. Słuchałem albo czytałem gdzieś, że samo to udawanie, że się śmiejesz, wciąż podnosi ci humor. Więc domyślam się, że udawanie, że się ziewa, pewnie troszeczkę uspokaja człowieka. Tak, rozluźnia, jest taki większy przepływ. Pomcie, że kiedy skończę tą, tą, tą fazę wprowadzenia, to czuję. Jak Przypływ to, takiej energii. Jak to jest być w takiej grupie ludzi, gdzie wszyscy udają, że ziewają? <laughs> to musi być śmieszne. Ale to, to jest super, to, to jest świetne. Wiesz, ja, ja na początku trochę się wstydziłam, w miałam, mój umysł mi podsuwał jakieś różne rzeczy. To jest dziwnie, że co e, ja tu robię w ogóle? Co, w ogóle nie, że wiesz, nie, no, nie będę jakoś głośniej. Tam, po cichutku, wiesz, ja należę do, do tego sortu, który był uczony, że wiesz, po cichutku, dziewczynka to taka. Tak, tak widziałem dzisiaj, jak do mnie do mieszkania i zostawiłaś ten plecak tutaj. <laughs> tak, ja nie zajmuję nie miejsca. <laughs> Więc tam, wiesz, a ludzie głośno ziewają, zaznaczają swoją obecność. Mhm. I dla mnie to też było jakieś nowe. Okej, okay, wow, ja tutaj jestem, ja mogę zaznaczyć swoją obecność. Więc bardzo dużo elementów grupowych też tam się dzieje, w ogóle takiej kontekstu, że to jest pełna sala ludzi. Dużo tam, osób? Dużo. Ile? Nie, 50. Wiesz, co ciężko mi ocenić? 50, może, może nie, ale jest naprawdę sporo. To jest ogromna taka, taka sala, i jak chodzimy w kole, to jest nas naprawdę sporo. Więc wiesz, jest taka atmosfera pracy, naprawdę intensywnej, intensywnej pracy. Wszyscy przychodzą i to jest naprawdę na serio. Ile, go, ile to trwa? Półtorej godziny. Półtorej godziny, czyli przychodzicie, zaczynacie od psów i kotów, później ziewacie i co dalej. No, ja to, wszystko, zaczynamy... to wszystko śmiesznie brzmi, ale ja się już naprawdę z tego nie, Cześć, nie śmieję. Musisz zaprosić Tomka, naszego nauczyciela. On opowie ci. I to, jak on opowiada o tym, bo wiesz, my ćwiczymy, ale przy tym e, Tomek mm, naucza Czyli tłumaczy, co robicie i dlaczego robicie? E, tak, ale oprócz tego naucza też o na przykład kwestiach stresu, ale w takim toistycznym nurcie. Więc ja często leżę, aha, wiesz, tam wykonuję ćwiczenia i jednocześnie słyszę głos Tomka jego, to, czego naucza, i mam poczucie, tak Totalnie, to, to, to jest dokładnie to. Więc też dużo z tego biorę tak w kontekście w ogóle wiedzy. I też jest fajne to, że właśnie Ron robi to samo, czyli są ćwiczenia, pauza, rysuje, pokazuje, naucza. Czyli jest ten element też nauk, nauk taoistycznych. Ja czyli, się... czyli jakby wdrażacie się coraz głębiej w ten proces w taki. Tak. Bo, bo to się nazywa mindfulness, można na to mówić medytacja, czy to jest, nie jest to, to, to samo, jak. jak, jak... To, to, nie jest, to nie jest tylko medytacja, bo tam, to, tam są też stricte ćwiczenia. Mhm. Czyli na przykład, nie wiem, stajemy przy barierce i musimy w odpowiedni sposób rozciągać kręgosłup. Czyli to nie jest ani mindfulness, ani medytacja. To są ćwiczenia, ćwiczenia toistyczne połączone z, z medytacją. Są różne, są różne formy. Ja ich tutaj nie przytoczę, nie mam jeszcze takiej wiedzy. Może jak się spotkamy za 10 lat, to, to coś tam przytoczę, może wiesz, kilka, kilka aspektów. Mhm. Ale są różne nazwy różnych form, które, które się ćwiczy. To jest ogromny, ogromny obszar, myślę, na, na który trzeba poświęcić życie, żeby móc o nim z taką jasnością opowiadać. Ja nie jestem w stanie. Mogę tego powiedzieć o swoich przeżyciach, a więc to, o, mnie, to mnie właśnie interesuje. O tym, jak się czuję. Ja po, w środy jest zazwyczaj po południu wieczorem, teraz akurat chyba nie ma, ale na pewno będą od, po wakacjach. Czy teraz jest akurat będzie obóz? No też jadę już się nie mogę doczekać. <laughs> ale i jeszcze są miejsca. Na ile jedziecie? Jedziemy. To chyba jest tydzień. Gdzie? Do Chorwacji. Mój będzie się przez tydzień praktykować ciągong. Tak, będziemy praktykować, ale jest też sporo przerw, żeby móc sobie po prostu być. To jest też, wiesz, super środowisko. Więc tam są po prostu fajni ludzie. Mądrze, świadomi. Więc... Człowiek się bezpiecznie czuje w takim tak. środowisku. Co ja też już rozmawiałem raz ze znajomą, która mówi, że chodzi na różne spotkania buddyjskie, i właśnie to, to, co mi tłumaczyło, to że jak się wchodzi do takiego środowiska, to że po prostu czujesz się taki. Na, na miejscu, i że ci ludzie nie są żadnym tak. zagrożeniem, że możesz robić co chcesz, możesz z nimi nawet nie gadać. Oni nie mają problemu z tym, że ty do nich nie gadasz. Oni nie patrzą, co to za osoba tu mm. przyszła i nic, do nikogo nic nie gada, tylko Totalnie. po prostu jest takie, taka pełna akceptacja i można sobie przebywać z ludźmi. Tak, i to jest, i to jest wspaniałe. To jest coś, czego trudno doświadczyć w innym miejscu. Ale tak jak mówię, teraz jest obóz, no to jest taka dłuższa praktyka, ale również nie, nie trzeba mieć jakieś umiejętności i, i można, można po prostu się zapisać na obóz, ale zazwyczaj na, no jesienią i na wiosnę są takie zajęcia w cyklach i tam nie wiem jak teraz będzie, do tej pory było tak, że w środę było po południu i w piątki rano. Ja zazwyczaj chodziłam w piątki rano, więc dla mnie to był, to, to, jest, to jest niesamowite. że musiałam wstawać rano o piątej, szykować się, zrobić sobie jedzenie, bo ja muszę zjeść przed... Więc przygotować sobie jedzenie. Dojechać. Ale kiedy zrobiłam praktykę, to mm -hmm. to nie równało się niczemu innemu. Ja, ja nie, ciężko mi porównać to do czego innego. To jest aż tak uspokajające? To jest aż tak. Um, ja, nie, ja mogę to nazwać takim sformułowaniem jak orzeźwiające. A więc ja mam bardziej. Czyli masz więcej energii, albo więcej takiej, jakby masz wpadają ci na. Ja rozpoznaję taki stan, jak że to, że pojawiają się nowe pomysły w głowie. Jestem bardziej kreatywny. Po pierwsze, czuję się bardziej wypoczęta, chociaż na przykład zaczynałam zmęczona, chociaż nie miałam siły. To kończę bardziej wypoczęta, ale taka zenergetyzowana, tak jakbym miała energię do działania, jakbym miała większą świeżość umysłu i jaśniejsze, jaśniejsze myślenie. I to jest też niesamowite, bo same te praktyki już fizycznie. Odświeżają, kiedy chodzimy na przykład na początku na całych stopach, później na piętach, to czujesz po chwili takiego chodzenia intensywnego, czujesz duże napięcie z przodu, z przodu łydki? Z przodu na pieszczelu. Na ale to jest nieprzyjemne chodzenie na piętach. To jest trudne, i masz się w tym jeszcze rozluźnić. Wiesz stanie z rękoma w, w jakiejś pozycji, trochę jak i Też jest trudne. Mhm. I musisz wytrzymać, nie wiem, tak, x, x minut, 20 minut. Powoli, wiesz, zaczynać wszystko osiadać, ale masz nie walczyć jednocześnie z tym, a utrzymać, a utrzymać swoją pozycję. Oczywiście my na zajęciach takich tygodniowych nie zaczynamy od najtrudniejszych elementów, są one naprawdę gdzieś tam fajne, fajne i przyjemne, ale chodzenie. Właśnie chodzimy na piętach, chodzimy na palcach, później chodzimy na bokach stóp na, na, na przeciwległych bokach. I wiesz, i później, kiedy zrobisz sobie takie przejście, to daje poczucie, jakbyś pierwszy raz tak naprawdę chodził odpowiednio. I stopy się czują zupełnie inaczej. I ciężko to określić, nie powiedzieć, co tam się dzieje dokładnie. Ale mogę rozpoznać uczucie. Siemanko, jeśli słuchając mojego podcastu przeszło Ci przez myśl, że fajnie, gdyby moi słuchacze poznali i polubili Twoją markę, a tym samym pomógłbyś mi lepiej rozwijać ten projekt, to śmiało odzywaj się na maila dropuje gmailcom d r u ie Adres mailowy znajdziesz też w opisie tego podcastu. Teraz ważne info. Do mojego podcastu nie zapraszam ludzi na rozmowy, za które zostało wcześniej zapłacone. Jeszcze wracając do Twojej marki. Ja na co dzień używam wielu produktów i chętnie polecę moim słuchaczom coś, co jest porządne i sprawdzone. Bo czemu nie? Dobra, to tyle. Wracamy do rozmowy. Dla mnie to jest bardzo ciekawe pod względem tego, że jeśli są badania naukowe na, na mindfulness, na to MBSR to się chyba mm -hmm. nazywa i jeśli ludzie to praktykują i ty, ty mówisz, że to praktykujesz i, mów, i Asia Podgórska chodzi na te rzeczy, to ja po prostu, wiesz, nie, nie staram się wyznać na wszystkim. Jeśli widzę, że ludzie, którym ufam chodzą na takie rzeczy, to ja po prostu też zacznę chodzić, bo ja bym chciał zobaczyć, czy ja jestem w stanie coś zrobić, jeśli chodzi o stres w moim życiu i mam nadzieję, że mi się uda. Czy ty tam chodzisz, czy ty praktykujesz cokolwiek sama w domu, czy za każdym razem chodzisz na takie spotkania? co, ja nie praktykuję w domu. Mm -hmm. Ja w domu Robię inne rzeczy. A więc e, raczej praktykuję taką uważność uważność. Czyli robię sobie uważne przerwy. Ale zazwyczaj ja najbardziej na spacerach. Mi, mi trudno jest usiąść w domu. E, no. Trudno. Prawda? Kiedy jest taki nadaktywny umysł, e, kiedy jednak ta jest taka wysoka energetyczność, e, mm -hmm. którą ja mam jestem bardzo wysoka, wysoko energetyczna, chociaż tego być może nie widać u mnie na Instagramie. Tak, podczas podcastów tego też po tobie nie widać, bo wy, wy jesteś bardzo spokojna, jak gadam z tobą na Whatsappie, to się po prostu kicham cały czas. Jak <ślesz> mi wysyłasz jakieś nowe, dziwne rzeczy, nagrywasz jedną notatkę głosową i poruszasz trzy różne wątki. <ślesz> ale wiesz, i i to jest też tak, że no wiadomo, nie można być cały czas skupionym. Ja nauczyłam się skupiać, ja nauczyłam się funkcjonować, ale no, ludzie nie wiedzą, z czego wyszłam. Tak? A jak, jak wyglądał mój ten bazowy sposób funkcjonowania i jak, jak funkcjonuje teraz? Mówiłaś, że byłaś szatanem. A byłam szatanem. Co to znaczy, że byłaś szatanem? Ja bym cię o to zapytać. To ja zastanawiam się, no chyba o tym mówiłam, że zastanawiam się jak, jak przeżyłam okres nastoletni. Tak, ale teraz pouderzyłaś słowa szatan i to mnie zainteresowało. Co, 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 co tam się musiało dziać, że byłeś szatanem? Wiesz, musiało się dziać dużo, tu, teraz, jakieś wiesz, nie no. Ale pracowałaś nad tym i wypracowałaś sobie takie techniki, które pozwalają ci teraz funkcjonować normalnie. Do, y -y. I jeszcze samo to, że chodzisz na te qi gongi i pr pr próbujesz robić jakieś takie praktyki medytacyjne, tak jak ci mówię, przecież ja prowadzę ten podcast od dwóch lat i mi cały czas ludzie mówią o medytacji. Ja do tej pory nie zacząłem medytować. Dopiero teraz we wrześniu pójdę na ten kurs i zobaczę, jak, czy tam nie zwariuję. Mam nadzieję, że nie zwariuję. I jednocześnie, jak przychodzą do mnie ludzie, którzy też są tacy naspidowani, jak ja, ja im mówię o tym, że idę na takie kurs, oni się tak na mnie dziwnie patrzą. Ja bym nigdy nie poszedł, albo poszła na takie kursy, to w ogóle jest wiesz, nie, nie, w, nie w mojej naturze. Ja prędzej pójdę, powiedz, maraton, niż. Y niż pójdę na taki kurs. I ja też mam taki mindset, ale jednak to obniżenie takiego ciągłego stresu kusi mnie. Jestem ciekawy, co z tego będzie. Mm, Tylko go... tam trzeba praktykować godzinę dziennie. To jest jakaś masakra. Na tym kursie, bo oczywiście, bo no tak. później nie wiadomo, ile. Mm, te kursy trwają za 8 tygodni, bo mm -hmm. też tak? Mm -hmm. Ja byłam akurat u akt odwagi. Z tego też nurtu aktowego, czyli Acyty odwagi, e, połączone z terapią e, akceptacji i zaangażowania, ale tam też były e, dużo wątków taoistycznych. Więc to mi... Ja, ja nie wiedziałam, że tak będzie. Co to znaczy? Jak, jak rozumieć wątki taoistyczne? Ja, e, ja kojarzę że, słowo, ale nie kojarzę, co, co, jak mam rozumieć wątki. Że, prowadzący na przykład dawał nam do przeczytania pomiędzy sesjami... E, 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 takie opowiadania, na przykład toistyczne, w ogóle no nie, no, wspaniałe wiersze czytał, które też uczyliśmy się tej uważności na. na... Czyli to są takie filozoficzne bardziej rzeczy? Tak, mhm. super. On, on mówi, że prowadzi to troszkę inaczej niż zazwyczaj się prowadzi. Mi to. Super podpasowało e, przez to, że praktykuję też Qigong. E, I to było super, to było świetne doświadczenie, jednak mm, było online. Nie wiem, czy będzie chodził online? Online, no. Jednak to jest nie. dla mnie właśnie podejrzane. Tym się, tym się zastanawiam, mi... bo uh -huh. wydaje mi się, że takie face to face, gdzie właśnie siedzisz i słyszysz tych ziewających ludzi, to by było ciekawsze. I ja... Dla nas <laughs> mi było trudno się skupić. Z innymi ludźmi? Czy online? Online. Mhm. To jednak jest e, pewien, wiesz... Ja, ja potrafiłam to zrobić, a ja to zrobię. Ja dużo z tego korzystałam. To było dla mnie też jak taki wiesz... Och, no, zanurzenie się w jakąś pierzynkę i powrócenie. Nie chciałam z tego, wiesz, gdzieś na no, wychodzić z tych stanów. Ale jednak e, Qigong jest inny. Tam jest praca. Jest więcej takiej pracy, pracy ćwiczeniowej. I jednak i ty wierzysz w tą pracę z ciałem jednak, że to samo takie by bycie w tu i teraz, chociaż po nie mówię, żeby tak nie mówić, ale bycie, ja to tak nazwę na ten moment, na potrzeby tej rozmowy, według ciebie nie działa tak dobrze, jak dodatkowa jeszcze praca z ciałem i chodzenie po kolei, i robienie różnych dziwnych puls i utrzymywanie jakichś takich tych rzeczy, o których mówiłaś. To jednocześnie sprawia, że praktykujesz realnie, no, ćwiczysz się ze swoim ciałem. Mhm. Jest takie ćwiczenie, no, nazywamy je otwieraniem bramy życia, ale to tak naprawdę jest rolowanie kręgosłupa. No mhm. no jeżeli ja w... Na takim rolerze? Nie, po prostu to, że podwijasz odpowiednio miednicę, że łapiesz odpowiednią równowagę. No Tomek tłumaczy każdy jeden aspekt. Mhm. Okay, tak ustawiasz miednicę, tak ustawiasz kolana. No masz ten dodatkowy aspekt pracy z ciałem. I to jest po prostu inne. To nie jest gorsze albo lepsze. To jest zupełnie inne. Mindfulness, ten kurs... Mindfulness, czy warsztat, dał mi to, że ja czułam się tam naprawdę zrelaksowana, ale w taką stronę błogo zrelaksowana. Po Qigongu ja jestem. energetyzowana, Troszkę wyregulowana, ale właśnie taka zenergetyzowana, ale i wyregulowana. Bo wiesz, ja nie potrzebuję więcej energii, bo to nie jest mi potrzebne. Tak, większa ilość energii. Ale to, że ja czuję się odświeżona i wyregulowana, jest ważnym aspektem dla mnie. Hmm. Dobra, ja w takim razie, ale zobacz, jaki progres zrobiłem. Na początku, jak przychodziłaś i opowiadałaś mi o czygongu, to się pytałem ciebie, czy jest legitne. A teraz rozmawiamy o Qigongu a, a aktualnie rozważam pójście tam i zobaczenie, co, co z tego będzie. No teraz ty będziesz się ze mnie śmiała, że chodzę po kole. <grym> <Ja grym> <"Aha, aha>, <grym> ale a w ogóle pamiętasz naszą pierwszą, pierwszą rozmowę? Pierwsza rozmowa. Pamiętam, pamiętam, że była krótka i pamiętam, że opowiadaliśmy wtedy jeszcze o bo to było zaraz po kovidzie. To było jeszcze w innym miejscu i, <grym> i, i pamiętam, że <grym> to jest niesamowite. Ale to też, jak, jak widzę nasz progres, mm -hmm. to, jest, to jest niesamowite, ale jako, jaka to się, zmiana nastąpiła też mentalna. Ja pamiętam siebie i mam tylko, dobra, Dobrze. A jednocześnie mam poczucie, że nabrałam dużej elastyczności przez... Przez ten czas. Tak, i też się pozna poznaliśmy, więc tak. całkowicie inaczej się rozmawia dwóm osobom, które się znają, a dwie osoby, no. które się pierwszy raz widzą i wiesz, jest tak, zawsze takie, trzeba się do, do synchronizować, jak to powiedział Damian Duda, co jest bardzo ciekawe. Jak się synchronizowaliśmy, to jest kompletnie inaczej, no i po prostu ja się byłem w procesie, ty się byłaś w procesie, cały czas się rozwijamy, więc te, te rozmowy wychodzą dużo inaczej, no i też mamy inne efekty ży takie życiowe, nie? więc to tak. jest bardzo fajne. No. Dwa lata minęły i dużo się zmieniło i u mnie u ciebie. No to Faj prawda. fajnie się to obserwuje. Tak, i ciekawe jak, wiesz, będzie na przykład za rok, za dwa lata, za trzy lata spojrzeć. To fajnie, że wiesz, gdzieś tam to tworzy taką historię, do której można sobie wracać. Ja czasami patrzę na rzeczy, które mówiłam x lat temu mówię sobie, o Boże. No, Ale to ten... dobry znak, tak powinno być. No, ludzie, tak... ludzie mówią, że powinno być tak, że jak widzisz siebie sprzed roku, to mówisz sobie, e, e", e nie pokazujcie <laughs> mi tego. <laughs> Już to, tak mam, Gdzieś tam to tak, tak się zmienia u mnie w rozwoju podejście też do różnych aspektów, do cebetu, który też mi się teraz zmienia. Wcześniej mówiłam, nie, nie, ten cebet, którym się uczy, to on taki. Na nowo go odkrywam w zupełnie, inny, w zupełnie inny sposób i okazuje się, że naprawdę jest bardzo, bardzo użyteczny, jest bardzo efektywny, szczególnie w połączeniu z innymi technikami, na przykład technikami somatycznymi. Mm -hmm. Miałem taki moment, gdzie wiesz, poszłam na cebet, o, cebet najlepszy, potem nie, nie, cebet, mm -mm. o, techniki somatyczne najlepsze, cebet B. A teraz jestem w miejscu, gdzie mam poczucie, nie, cebet ma swoje plusy i minusy, jak każde podejście, mogę je zobaczyć. Trochę bardziej Czyli obiektywnie. Na, na początku byłaś na, tej, na tym początku tej linii Krugera, gdzie, gdzie mówisz, a już wiem to wszystko o tej terapii. Ta, 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 tak. To tylko trzeba się liczy, nic innego. <grym> tak, <grym> potem wiesz, że nie, nie, cebę jest najgorsze, tylko po prostu psychoterapia somatyczna, tylko somatik. A ja teraz... pamiętam ciebie, jak ty mówiłaś to o tym TRM. Tak. nie, nie, to nie da się do niektórych miejsc dotrzeć, absolutnie trzeba koniecznie pracować, całem, nic innego się nie da zrobić. Mam poczucie, że trochę się w tym, nie wiem jak to powiedzieć, reguluję, mhm. że dorastam, dorastam w tym w takim krytycznym spojrzeniu na różne, na różne podejścia, ale to krytyczne spojrzenie daje mi naprawdę większą jasność pracy. W gabinecie. Mm -hmm. No tak się chyba człowiek rozwija dokładnie. Na początku. W... Tak się też łatwiej troszeczkę odnaleźć w takiej nowej rzeczy, bo wchodzisz w taką nową rzecz i przyjmujesz taką postawę, okej, okay, ja już wiem wszystko, tutaj wiem, CET jest ekstra przebadany, to ja już wiem, co robię i pozwala ci to iść do przodu. Troszeczkę i pewnie inni ludzie, którzy mają 10 lat doświadczenia, tak na ciebie patrzą i mówią, okej, okay, ona jest początkująca. Na początku też <grym> tak mówiłam. <grym> Ale po pewnym czasie jakby adaptujesz się i możesz nabierać nowych rzeczy. Natomiast to takie przekonanie, że to jest najlepsze pozwoliło Ci działać na samym początku i to jest korzystne według mnie. To jest też po to, żeby mieć motywację. Mhm. Wow, tak, super, to jest no, no, to jakaś funkcja. Dzięki temu my tak naprawdę możemy się wdrożyć w coś. Z czasem zauważamy plusy, minusy, możemy krytycznie na to spojrzeć, jest szersza perspektywa, możemy łączyć, czyli ja mogę integrować różne podejścia, wcześniej wydawało mi się, że nie ma szans integrować, a teraz się okazuje, że okej. Okay. Wyobraź sobie, że miałabyś zaczynać z takim podejściem, no i teraz zaczynasz z podejściem integracji różnych podejść i wchodzisz na sesję terapeutyczną i mówisz sobie, nie wiem, co mam zrobić, bo teraz jest tego tak dużo, a ja jeszcze nie mam żadnych umiejętności wybierania tego. Tak. A tak na początku wychodzisz, tylko CBET się liczy i sobie dopracowujesz, dobierasz nowe narzędzia i dużo łatwiej ci się prowadzi wtedy takie sesje. Dokładnie I myślę, że to jest ważny aspekt ewolucyjny tej <grym> <nie> funkcji. Dlaczego, <grym> dlaczego tak się motywujemy? Ale też wiesz, no a propos ewolucji, trochę zmienię temat. Mhm. Ale e, odnośnie tego w naszych notatkach do podcastu, do których się nie odnosimy, ale zaznaczyłam taki aspekt, my go nie wzięliśmy w pytania, mm -hmm. ale dlaczego ludzie, e, to, to jakaś moja taka hipoteza, dlaczego ludzie fajnie działają na celach krótkoterminowych? I ty też ostatnio udostępniałeś taki post odnośnie tego, że jeżeli chcemy naprawdę się zmotywować, to fajnie jest ustalić sobie takie krótkoterminowe cele. Też to, co mówi Haberman, że na przykład zapisz sobie mm, pięć celów, e, wykonaj tylko cztery. No, albo wykonaj trzy. Czy nie wiem, tak? Zapisz sobie kilka rzeczy na kolejny dzień, ale kilka, nie dwadzieścia, mm -hmm. ale na przykład trzy, pięć, cztery. To mi nigdy I... nie wychodzi, zawsze zapisuję dwadzieścia. Ja też, ale wiesz, to jest neuroróżnorodność. <słysy> <słysy> Trochę inaczej, tak. No wiesz. Musimy zrobić poboczny wątek, poboczny, wiesz, tutaj podcast o neuroróżnorodności, ale wiemy z badań, że ludzie, którzy są bardziej typowi, pod względem neurologii, fajnie w tym funkcjonują. Ja to widzę u siebie w gabinecie, ale też robili takie badania, że no oni pytali się ludy łowiecko-zbieracze. Zbi tak. Łowiecko-zbierackie. Łowiecko Hunter zbierackie Właśnie, Hunter tłumaczyliśmy to. Łowiecko-zbierackie. Ja, ja to spróbuję przetłumaczyć tak w międzyczasie w, w internetach, ale spoko, mów, nie, nie będę cię wytrącał. Gdzieś tam okolicznych rolników, no, ludy, ludy tubylcze Afryki. Zbiera się myśliwe. <laughs> <laughs> tak jest tłumaczenie. <laughs> Nie, to są ludy społeczności zbiera Mhm. Mm i okazuje się, że te społeczności zbieracko-łowieckie, one kiedy mogły wybrać, czy dostają na przykład, nie wiem, tak, coś tu i teraz, czy mogą sobie odłożyć później i dostać więcej, to one wybierały tu i teraz. Jeżeli zapytali w tym samym obrębie, ale już osoby, które się zajmowały rolnictwem, czyli, prawda, wiemy, że gdzieś tam ten rozwój następował z kultur zbieracko-łowieckich w stronę rolników, bo rolnictwa, to oni wybierali bardziej te długoterminowe, no bo rolnictwo uczyło no, że okej, okay, trzeba, wiesz, zaczekać na plony, ale wywodzimy się też z kultur, no przecież zbiera kiedy tu i teraz jest ważne, bo to jest, no, oni byli oportunistami, czyli dzieje się, okej, okay, korzystam. I okazuje się, że wiesz, zastanawiam się, czy jest w tym jakieś połączenie, to jest moja hipoteza, mhm. nie, nie tworzą żadnych badań, czy okazuje się, że właśnie praca na takich podstawach, a więc tu i teraz, w tym momencie nie sprawia, że jednak my jesteśmy, jest jakaś część, jakieś wiesz, echo tych czasów, kiedy tu i teraz było, na pewno możemy to wytłumaczyć neurologią, dopaminą, że tu i teraz, czy że ten bliższy cel jest bardziej motywujący. Jest tak, że dostajesz taki szybki bodziec. To, te, te, to są takie mechanizmy z gier, które robią, że właśnie w grach jest takie, oni to nazywają jakoś instant gratification mm -hmm. i w grach, gdy robisz, wykonujesz daną akcję, dostajesz instant gratification i to cię jakby koduje po to, żeby wykonywać dalej, dalej, dalej czynności i to, to są takie bardzo fajne mechanizmy, które się nazywają gamifikacja i one właśnie e, polegają na zadawaniu ludziom malutkich tasków, za które zawsze dostają nagrodę, więc wydaje mi się, że gdzieś, gdzieś musimy mieć to zakodowane, skoro to działa nawet w grach i ludzie wykorzystują takie właśnie aspekty akty psychologiczne, po to, żeby uzależniać od swoich, od swoich produktów. Jasne, nie, że tu i teraz, tu i teraz jest. Chociaż tak naprawdę wczoraj wstawiałam post. Jeszcze nie robiłam researchu na ten temat, ale że jednak. Mówisz o tej dopaminy i um, kapitalizmie. Ske y ske sketchy był ten post. <laughs> <laughs> <To czytałem go. laughs> nie, może nie kapitalizmie, ale aspekcie w ogóle tego. Y na końcu, końcu było słowo kapitalizm. Y tak, to ten post, ale ten film, co wrzucałam na YouTubie. I y y y tam fajnie są gdzieś tam obalane mity dotyczące dopaminy. I tak naprawdę do dopamina nie dotyczy tego, że ja tu i teraz dostałam nagrodę, ale że ja sobie wyobrażam, że ją dostanę. Czyli jej ja antycypuję tą nagrodę. Mhm. I to jest ten moment, taki wiesz, dla tej dopaminy. Ale w momencie, kiedy dostaje się już tą nagrodę, to chyba też jest. To układ nagrody się rozświetla. Mhm. Mhm. Ale ja bo nie do końca zrozumiałem, o co tam chodzi. Oni, oni mówili, że te resty dopaminowe, czyli na przykład odłożenie telefonu i takie fasty to się chyba nazywa dopaminowe, mhm. że to nie działa. Nie do końca rozumiałem, dlaczego oni uważali, że to nie działa. O, o co tam chodziło dokładnie? Pamiętasz? Um. Jest, wiesz, teraz to powiem, że nie zrobiłam dogłębnego do researchu na ten temat. Słuchałam to wczoraj o godzinie 22. <laughs> nie wiem, czy jestem kompetentną osobą. Wiesz, to było po naszej rozmowie Spoko. godzinnej o 22, kiedy jednocześnie jednym okiem czytałam psycho, psychiatrię ewolucyjną, a drugim, <laughs> drugim uchem i okiem słuchałam tej babeczki. I teraz, teraz właśnie wychodzi Twoja neuroróżnorodność. Neuro, 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 neuro Więc jeszcze jednocześnie w tym samym czasie zrobiłam post, czy znaczy stories o tym. Mhm. <laughs> Um, wiesz co, chciałem Cię zapytać mam o, o kontakt wzrokowy. Mam dwa nowe pytania. Ma, zauważyłem podczas podcastu, że mam problem z śmianiem się, utrzymywaniem kontaktu wzrokowego. Wszystko mogę robić, natomiast jak się śmieję, od razu uciekam wzrokiem. I zauważyłem, że goście też tak robią. Nie wiem, z czego to wynika, co myślisz. Wiesz co, no, mam, mam poczucie, że to może wynikać tak naprawdę z wielu aspektów. Mm -hmm kiedy no, kiedyś rozmawialiśmy o, o kontakcie z kontakcie kontakcie na pewno, ale na pewno nie rozmawialiśmy o śmiechu, bo to jest nowość u mnie. Przecież co, no, śmiech, on również jest dużą bliskością. Mm -hmm. Śmianie się razem, uśmiechanie się do siebie. To również może być taki mechanizm, ok, no, no, odwracam się, bo jakoś się pokazuje, pokazuje bardziej. Tak? Kiedy się śmieje, no, zmieniają się rysy mojej twarzy, ale nie w kontakcie, o, że jakoś wyglądam, nie w tym kontekście, ale raczej, że jest jednak blisko. Śmianie się razem bardzo, bardzo zbliża. Tak naprawdę, więc wiesz może, może, to jest moja hipoteza, wiesz, ja tutaj hipotezę, więc może, może to, może to jest o tym, a może to jest jeszcze o czymś innym. Mhm. No, bo to było dla mnie zask za zaskakujące. Coraz więcej się uczę podczas tych rozmów i właśnie obserwuję jakieś różne zachowania, które ja mam, i zauważyłem, że śmiech to jest jedna rzecz, która rzeczywiście wytrąca mnie z kontaktu wzrokowego i właśnie zastanawiałem się, z czego to może wynikać. Czyli według ciebie wynikałoby to z tego, że otwieram się i może to jest, jeszcze nie jestem na tyle otwarty, żeby śmiać się z obcą osobą, patrząc jej Ale Dobra, spróbuję się śmiać. <laughs> no, wiesz, to jest jakieś takie napięcie, mm -hmm, no? Mm -hmm. e więc no, może. Taka forma bliskości, jaką jest śmianie się, to jest jakaś hipoteza. Tylko może jest po prostu napinająca. Mhm. Ja też, wiesz, no, nie wiem, kiedy myślę, no, czy kiedy śmieję się, odwracam wzrok i okej, okay, to, to, to też jest jakiś mechanizm, no, jest jakaś jego funkcja. I... Okay. Łatwiej się skupić przede wszystkim, jak się nie mm -hmm. patrzy na drugą osobę. Ja, bardzo, ja, ja mam duży problem z mówieniem do kogoś, patrząc na tę osobę, bo, bo mam wrażenie, że muszę trzymać mój wzrok i jednocześnie myśleć i mówić, to jest, kosztuje mnie za dużo energii, więc za każdym razem, jak mówię, to wzrok idzie w dół i w momencie, jak kończę, mój wzrok idzie do góry. Tak, bój. bo druga... W ogóle człowiek, inny człowiek, to jest taka ilość informacji do przerobienia, nie wyobrażamy sobie, jak na nas wpływają kontakty z, inni, z innymi ludźmi? Najtrudniejsze to Mariusz Wirga, mój nauczyciel od Team CBT, mówi o tym, że najtrudniejsze, co w życiu mamy, to są relacje. To jest najtrudniejsze, co mamy w życiu i z czym się stykamy, to właśnie relacje z innymi ludźmi. I ja mam poczucie, że to jest prawda. To jest bardzo, bardzo trudne. Bo każdy człowiek jest inny, każdy człowiek jest inny, każdego dnia, i teraz trzeba się rozegrać, co, co chodzi temu drugiemu człowiekowi, akurat dzisiaj. Czemu ta osoba się zachowuje tak, a nie inaczej? A czemu się zachowuje tak, jak wczoraj? Tak, i jesteśmy, cała historia ewolucji ukształtowała nas tak, aby relacje były dla nas priorytetem, aby były po prostu dla nas bardzo ważne. I e, mówimy o tym, że odrzucenie społeczne. Porównujemy do bólu fizycznego, bo dzieli te same ścieżki neuronalne i uaktywnia podobne obszary w mózgu, odrzucenie społeczne, co ból fizyczny. A więc to, jest, to realnie po prostu boli. Tak jakbyśmy zostali uderzeni fizycznie, zranieni, tak boli nas odrzucenie społeczne. Dlaczego? Bo nigdy nie przeżylibyśmy sami i ostracyzm w grupie XXX lat temu równą się ze śmiercią my musieliśmy wiedzieć jak się dopasować do grupy dlatego relacje są takie stresujące i dlatego przemówienia publiczne są takie stresujące podobno bo ludzie się boją bardzo boją odrzucenia właśnie publicznego takiej dużej grupy osób Tak i mam tutaj cytat ale on jest po angielsku Badacza, który badał również ludy społeczności zbieracko-łowieckie on jest, tylko nie pamiętam z którego, z którego roku 1900 któryś że w takiej społeczności, kiedy no oni no gdzieś tam wyznawali egalitaryzm, czyli wszyscy, wszystko równo dla, dla wszystkich, wszyscy są równi, kiedy na przykład młody mężczyzna zdobył, upolował dużo jedzenia super. Upolował duże zwierzę, jest dużo jedzenia, to oni będą go krytykować. Oni go skrytykują, a jeżeli nie zrobią tego jego bliscy, to zrobią to inni. Ale mężczyźni, czy kobiety, czy wszyscy? Wszyscy. Inni z ludu, po to, żeby on nie poczuł się lepszy niż reszta. Bo jeżeli on poczuje się lepszy niż reszta, to ich to podejście, wszyscy są równi, zostanie zaburzone. I on może, ten cytat, ja nie, nie przywołam go w mm -hmm. stu procentach, ale on może poczuć tak dużą siłę, że docelowo w przyszłości na przykład kogoś zabije. Czyli krytyka społeczna była używana jako taka funkcja, żeby komuś nie odbiło, tak jak teraz ludziom odbija od sławy i zaczynają się troszeczkę odklejać. Tak wtedy krytykowali ludzi po to, żeby trzymać ich w ryzach. Do zachowania właśnie tej, tej, tej równości. Oczywiście to jest, to jest cytat, tak? X lat temu z, tak, pewnie jakiegoś ludu, który, który był wtedy akurat w tej aspekcie, mhm. był prowadzony wywiad, ale no wiesz, tak, ludzie też funkcjonują, to też jest o jakiejś naszej historii. I już kiedy, no nie wiem, tak tutaj mówimy o tym, że my boimy się oceny społecznej i że jakoś trudno jest nam nie wiem, wyjść przed ludzi i mówić o sobie, czemu ja nie wiem, jestem najlepsza, najwspanialsza, to już czasami może się odzywać echo ewolucyjne, które mówi, no tak, ale tak, tak funkcjonowały też też ludzie, z których się wywodzimy. I nie mówię, że to jest skutek przyczyna. Bo właśnie to, tego jest, trze to jest hipoteza. Tego trzeba unikać e, właśnie w psychologii ewolucyjnej. Nie, to jest ten, ten cytat, który ci wysyłam o tym, że my lubimy prostotę, tak bardzo chcielibyśmy tej prostoty. E, a więc, o tak, super, to jest to wytłumaczenie. Nie, to nie, jest, to nie jest wytłumaczenie. Ale to jest raczej przywołanie, że również i takie są historie mhm. no, Więc nie chcę, żeby ktoś myślał skutek, przyczyna. Nie, 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 tutaj chcę się od tego... Odciąć. Chciałabyś jechać gdzieś obserwować jakieś takie ludy? Gdzieś do jakiejś dżungli albo gdzieś do Afryki? Chciałabym, ale wiesz, myślę, żebym się bardzo bała. Bałabym się. Myślisz? No, myślę, że ba... bym się bała, ale. Jakiś, o... Jakieś robactwa, czy czego? Yy, yy, a w ogóle z robakami to też jest bardzo ciekawa, ciekawa sprawa. Aż, Paulina się I, z fobią, <laughs> I z fobią. Przed, y, rążami, I przed wężami i fobią przed y, robakami. Tłumaczona też ewolucyjnie. Mm -hmm. Ale e, docelowo tak naprawdę powinniśmy się bać, e, znaczy w historii człowieka było tak, że owszem, mieliśmy się bać węży mm, i mieliśmy się bać niektórych owadów. Ale no, jako, że żyliśmy powiedzmy bliżej dżungli, no to uczyliśmy się, okej, okay, tych robaków mamy się nie bać, te lepiej omijać. Mm -hmm. e, to, co się dzieje przy, przy fobii, to często boimy się w ogóle czy w ogóle boję się wszystkich węży. Ale nie wszystkie są zagrażające. I skoro nigdy mnie nie ugryzł wąż, to czemu, to jest pytanie takie ewolucyjne, to czemu ludzie się boją węży? Badali małpy i kiedy do klatki z małymi małpkami wrzucali zabawkowego węża, to one się nim bawiły. Ale do momentu, kiedy nie, pokazały, nie pokazano im filmu, w którym inna małpa reaguje lękiem na węża. Wtedy te małpy zaczęły reagować... Lękiem nawrzuconego zabawkowego węża do ich klatki, chociaż wcześniej tego nie robiły. I ostatnio była u mnie Ewelina Knapska, która się zajmuje właśnie badaniem te tego typu aspektów i mówiła, że dodatkowo jeszcze człowiek ma predyspozycję do wyrobienia sobie lęku wobec niektórych kształtów. I mamy dużo większe predyspozycje na to, żeby wyrobić sobie strach wobec węża niż wobec kwiatka pluszowego. Więc tak. miały zaprogramowanie po to, żeby bardzo szybko chwytać lęk wobec pająków, wobec węża, albo wobec ostrych przedmiotów. I to właśnie też badało to badanie, ponieważ badało badanie sprawdzało to badanie, ponieważ w tym samym badaniu w taki sam sposób próbowali uwrażliwić na inny element. Nie jakoś zabawkę, ale nie przypominającą węża. I te małpy nie, nie, nie mogły nie, nie się na niego w ten tego. sposób uwrażliwić. Mhm. One się uwrażliwiły po. Obejrzeniu filmu, w którym inna małpa dorosła reaguje lękiem na właśnie tego węża. A więc była w nich jakaś gotowość do tego, żeby bać się, bać się węża. I to jest ciekawe. Ciekawe jest w takim razie, no bo jest to taka teoria, że mamy w sobie jakieś geny naszych przodków i że te geny są jakoś powielane. I teoretycznie ten lęk właśnie wynikałby z tego, że mamy w sobie geny naszych przodków, którzy się bali węże i dlatego mamy większe predyspozycje. Ale to jest podobno też sketch i nie wiadomo, czy w to wierzyć że Znowu nie da się tego zbadać. Nie, to nie... jest najgorsze w tej psychologii, że jest tyle rzeczy, tyle fajnych takich potencjalnych poszlak i tego nie ma jak zbadać. Nie, nie, nie da się powiedzieć, czy tak jest, czy tak nie jest. Musimy wrócić odnośnik do tego artykułu, który mówiłam ci, że jest taki bardzo krytyczny, mhm. chociaż jest w książce dotyczą dotycz psychiatrii ewolucyjnej, to jest mocno krytyczne wobec psychiatrii ewolucyjnej i jak bardzo uważnie, to by w ogóle człowiek, który jeździł i badał właśnie ludy, ale jak bardzo trzeba być uważnym w wyciąganiu wniosków. My pewnie też tutaj trochę, wiesz, kiedy mówimy, to ktoś może wyciągnąć jakiś wniosek, czy sami wyciągamy jakieś takie wnioski nie wiem, nadmierne, pochopne. Ale mhm. okej, okay, no troszkę sobie tutaj kminimy, trochę sobie tak, tak gadamy, no, ale trzeba być naprawdę uważnym. I zapytałeś się mnie, czy bym pojechała? Myślę, że bym się, że jeżeli tak bym się bała, wiesz, ja jestem troszeczkę z tych takich. Ale na węży? Nie węży. Bałabym się, że sobie nie poradzę. Tam, czy będę miała takiego, wiesz, kompetentnego opiekuna ze mną, który przeprowadzi mnie tam, który pokaże mi różne rzeczy. Jeżeli zachoruję na coś, to, nie wiem, po, po, pomoże w znalezieniu leku. To jest ciekawe. Tego bym się po tobie nie ja myślałem, że powiesz, tak, właśnie planuję jechać do Afryki. Będę siedziała tam trzy tygodnie w dżungli, w się i będę obserwować się, zwierzątka i ludzi. Powiem ci, że to mogłoby tak być. Mogłoby to tak wyglądać. Że na przykład mówiłabym, że nie, nie, boję się, boję się i jednego dnia nagle po prostu tam wyjechała. Ale ty masz skłonności do pokonywania lęku. I pochopnych decyzji. <laughs> to mi zostało jeszcze, ale, ale tak. Ale na razie oglądam sobie widzisz, na YouTubie. Utrzymałem kontakt wzrokowy, <laughs> udało mi się. Jak, tak. się. jak się śmiałem. Sukces. Ale wysyłałam ci film o małej, jaką się nazywał? Etet? Etet chyba. O małym dziecku. Tak. I o tym, jak, jak oni właśnie, jak funkcjonują. I to jest, to, jest, to jest naprawdę niesamowite. Na razie czytam książki i oglądam filmy na YouTubie. Myślisz, że to się tak skończy, że będziesz chciała gdzieś pojechać? Mm. Czy hmm. widzisz to gdzieś tam w przeszłości, swoimi oczami, wyobraźni? Hmm. Może tak się zdarzyć. Może tak się zdarzyć, jak już wiesz. A znasz jakieś ludzi, którzy się tym zajmują? Nie. No to, jest, to jest następny krok, żeby poznać ludzi, którzy tam jeżdżą, i oni ci powiedzą: Nie, nie ma się czekować. Jakie choroby? No co, ty dawaj, pojedziesz rano na tydzień. Jadę za, jadę za tydzień, a ty na pochopna decyzja. Ale powiem ci, że jakby ktoś mnie namawiał, to już cię tego nie zrobiła. Mhm. Ale jakbym sama wpadła na ten pomysł, to mogłoby się tak zdarzyć, ale mam. Inną koleżankę, Kasia, której historia jest taka, że ona pracowała, pracowałyśmy razem w szkole, i no, jednego dnia uznała, że ona chce pracować ze, słoń, ze słoniami. Słońmi? Słoniami. To dlatego udostępniała zdjęcie śpiących słoni? Yy, to, to gdzieś tam moje zainteresowanie, jeszcze przed gołębiami, e, ale ona po, po prostu zdecydowała, że chce pracować ze zwierzętami mm -hmm. e, i zatrudniła się w zoo. I jeździ teraz po świecie, odwiedza inne, inne zoo. zoologiczne. E, Placówki, Placówki zologiczne, no, zupełnie słowa. I realizuje to. Re po prostu realizuje to, wyjeżdża, e pracuje z zwierzętami. Wcześniej na jakiej pozycji była? E była nauczycielką WF-u. Nauczycielka WF-u, która stwierdziła, że chce pracować z przy słoniach tak. i jeździ po świecie teraz jako do różnych placówek. I, i czym się zajmuje? E opiekuje się zwierzętami. Ona gdzieś kończyła też, skończyła też studia podyplomowe, ja nie przytoczę, bo nie znam tych, tych kierunków. Ale dla mnie to jest taka motywacja, Ona pewnie o tym nie wie, bo już wie. Czy teraz wie, mówiłam jej kiedyś, ale to jest dla mnie niesamowita, niesamowita motywacja, że po prostu można, wiesz, zrobić coś takiego. Ja I jestem taka, bardziej zachowawcza. I taka, zmiana że, to I nie taka jest, zmiana, że to nie jest tak, że wcześniej zajmowała się zwierzętami albo gdzieś pracowała w jakiejś placówce ze zwierzętami i teraz jeździ po świecie to. pracowała prostu... w szkole, więc. No właśnie, <śmiech> <śmiech> trochę ze zwierzętami, to miałaś na myśli. <laughs> nie, ale że też jest czasami bywa dziko, nie? Ale na przerwach w klasach. Nie wiem, młodszych. Ale no wiesz, Jezu, nie wycinaj tego, proszę się, nie wycinaj tego na rolkę. Bo tak to może wiesz, ci tam przemknie i nikt tego nie zauważy. Dobrze, nie wytnę, nie martw się. Ale A... ja to powiedziałem, nie ty, więc jesteś bezpieczna. Okej. Okay. Zresztą występuje jako Daniela Pauliniak tutaj, więc z... tak. Alter ego. A... Wracając do wyjeżdżania, i czyli mówisz, że nie jesteś pewna, czy, czy chcesz gdzieś pojechać? Nie, nie jesteś pewna, czy będziesz kombinowała jakiś wyjazd, żeby coś po poobserwować, bo jak ja rozmawiam z tobą, to mam wrażenie, że masz predyspozycję do tego, żeby, żeby, że to by ci dobrze zrobiło po prostu pojechać, poobserwować, bo wiesz, tyle ile ty jesteś w stanie wygenerować z siebie zainteresowania tymi kwestiami, to jest dla mnie zaskakujące. Jakby to, ile ostatnio mi powiedziałaś o psychologii ewolucyjnej, to było dla mnie takie, hmm, ciebie to naprawdę interesuje. Wiesz, mam różne hiperfokusy, ale ten trwa, ten trwa długo. Ten trwa długo, i to zaczęło się na studiach z psychologii. Pamiętam, że miałam zajęcia z antropologii, i to było jakieś takie, wiesz, jak wszyscy na to patrzyli, o ja, nie, antropologia, wszyscy chcieli psychologię, takie wiesz, jakieś zajęcia, tak jak czasami, nie wiem, statystyka czy, psy, czy filozofia. No, po co? I pamiętam, że siedziałam na tej antropologii i otwierał mi się świat. Mówił o pochówku, o tym w ogóle, z czego to się bierze, no, o kozłach ofiarnych. Ja się mówię, boże, co tu się w ogóle dzieje, że, że tak jest interesujący świat. Potem, oczywiście, poszłam bardziej w psychologię, trochę o tym zapomniałam, stałam się taka wiesz, o, psychologia, psychologia, psychologia. Cebet. Cebet teraz powracam do tego na nowo z inną perspektywą. Łącząc wiele rzeczy z psychologią. Znowu dzieje się to samo. Tak, gdzie mogę połączyć różne, różne aspekty. Widzę jak ważne to jest w terapii, kiedy mogę wytłumaczyć pacjentom, dlaczego na przykład mają trudne myśli. Bo to ich troszeczkę uspokaja. W tym kontekście tego, co, o czym wcześniej my rozmawialiśmy. Żeby to o, normalizuje. O, oswoić z tym, co się dzieje z tymi ludźmi. To jest ważny aspekt, że twój mózg działa tak jak powinien działać. On się martwi, on przewiduje najgorszą możliwą opcję, on ruminuje. Czyli nawet niepotrzebne są ci jakieś dokładne badania, że było tak, i tak, i taki procent zachowywał się w ten sposób, tylko samo takie wytłumaczenie też jest dla Ciebie przydatne w terapii. To jest dla mnie bardzo przydatne w terapii i bardzo często z tego korzystam, bo to uczy pacjentów tej dyfuzji. Czyli. Odsuwania się od swoich myśli, mogę powiedzieć: Okej, okay, dobra, umysł robi to, co zawsze robi, a ja i jednocześnie mogę robić coś innego. To jest to albo mogę powiedzieć: bo, Boję się to zrobić, czy nie chcę to zrobić, ale boję się, albo mogę powiedzieć: Chcę to zrobić i jednocześnie boję się. I... To jest tak, jak ja ci ostatnio mówiłem, że się nauczyłem nowego triku z moim takim. Mi się zdarza raz, raz na jakiś czas, Krótki okres, około godzinki takiego stanu niepokoju. Nie mm -hmm. potrafię tego wyjaśnić, skąd to się bierze, dlaczego to się dzieje. Po prostu nagle na godzinę zaczynam być taki troszeczkę bardziej przyczajony i patrzę, czy coś się na pewno dzieje, czy ja wszystko ogarnąłem. I na początku wpadałem w ten stan, i to było dla mnie takie nieprzyjemne, i rzeczywiście siedziałem taki zestresowany, i myślę sobie, kurde, coś się dzieje, czy ja czegoś zapomniałem przypadkiem, czy czegoś nie zepsułem. Natomiast teraz się już nauczyłem, że to trwa około godziny, czasami dwie, i po, to później to po prostu mija. Więc teraz jak to się zaczyna, to po prostu sobie siedzę i mówię, okej, dobra, przed ten stan. nie ma się czym przejmować dalej, robię dokładnie te same. Rzeczy. I mam wrażenie, że to, że zacząłem podchodzić do tego tak na spokojnie i robić dalej kolejne rzeczy, to to jeszcze skraca okres trwania tego stanu. Że po prostu ja się tym nie przejmuję, to on zaraz sobie odchodzi i przestaje się tak czuć. Natomiast kiedyś w to wchodziłem i to mogło nawet trwać dłużej przez to. Jasne. I jeżeli jesteś wysokoenergetyczny, to układ będzie też, układ nerwowy też będzie bardziej pobudliwy. I on jest pobudliwy po coś. On motywuje do działania, on sprawia, że ok, możesz skontrolować, co się dzieje, możesz zobaczyć, ok, przez chwilę trochę mniej myślałem, a teraz o, o co się dzieje. I albo mogę powiedzieć, nie, tak nie może być, wchodzić w fuzję to, jakoś obwiniać siebie, być krytyczna wobec siebie jakoś nadmiernie, albo mogę powiedzieć, ok, dobra, a, zadziało się to, co się zazwyczaj dzieje, kiedy mój umysł, nie wiem, boi się, że stracił kontrolę, no i ja mogę i jednocześnie zabrać się za XYZ. Więc nie wchodzę w fuzję, czyli dokonuję defuzji, buduję elastyczność, szerszą perspektywę. Ja, jako kontekst, czyli jestem czymś więcej niż na przykład swoje myśli, niż mój lęk, to są różne ważne aspekty zdrowia psychicznego. Więc dzięki temu, że mówimy, dobra, umysł działa tak i tak, bo tak działa, bo musiał tak działać, bo jesteśmy potomkami osób, które się bały, bo gdyby się nie bali, no to prawdopodobieństwo, żeby przeżyli. No było dużo mniejsze. Jesteśmy potomkami osób, które ruminowały, bo musiały ruminować, żeby opowiadać innym przy ognisku, a jak pójdziesz tam za skarpę, to wiesz co, tam mieszka, nie wiem, tygrys, tak? tygrys. Czy, czy, czy tam mieszkają lwy, no i wiesz co, ja przeżyłem i teraz przez to, że ruminuję, to ewolucja to wspiera, no bo... I Mogę ci opowiedzieć. I dlatego pewnie tak łatwo się uczymy strachu od innych osób, bo to te, te też jesteśmy potomkami ludzi, którzy się nauczyli, bo zobaczyli tamten zginął, więc ja tam nie idę. I Oni kopulowali, rodzili się i teraz my jesteśmy ich potomkami. Jasne. I mm, mówimy też o tym, że przy. Dlaczego zaburzenia psychiczne to też jedna z hipotez dlaczego one przetrwały i, i cały czas są w społeczeństwie, skoro ewolucyjnie nie są korzystne? To nie jest korzystne nadmiernie się bać, czy mieć stany depresyjne, czy jeżeli mówimy o schizofrenii, ale jest taka hipoteza, że jednak ewolucja, dla niej bardziej cenne jest przekazanie genów w ogóle i rozród, niż to, że jak funkcjonujemy, czy funkcjonujemy najlepiej, ale okej, okay, jeżeli nadal możemy powielać gatunek, to to jest cenniejsze. To jest jedna z hipotez. Czyli, że nie, nie, ma, nie do końca, końca natury na, zależy na tym, żebyśmy my się dobrze czuli tak na co dzień, nie, nie mieli depresji, żebyśmy byli super dobrym humorze. Dla, dla natury jest najważniejsze, żebyśmy się rozważali, żebyśmy jakby rozwijali gatunek na tej ziemi. Dla niej jest ważne to, że okay, to, że jesteśmy wrażliwi, że jesteśmy podatni na choroby psychiczne, jest dla niej mniej ważne niż to, że możemy nadal powierać swój gatunek. Mhm. Ale to jest tylko jedna z hipotez. Znów pamiętajmy o tym. Chciałem cię zapytać o ten Team CBT. O, o co chodzi z Team CBT? Mówiłaś, że robisz nowe szkolenie. To, o, o, o co z tym chodzi? To jest jakiś nowy odłam, nowa część CBT? To jest podejście stworzone przez Davida Bernsa i ono bazuje na psychoterapii poznawczo-behawioralnej, a ma w sobie ten aspekt Team. Testowanie, e, e, empatia, agenda i metody. E, testowanie, a więc przed każdą sesją, e, czy w ogóle e, nie wiem tak, na różnych etapach sesji, e, testujemy. A więc e, testujemy lęk, testujemy stany depresyjne, testujemy emocje. Testujemy w jaki sposób? Testujemy, czyli skalujemy. A więc jest skala i pacjent wypełnia. Na ile dzisiaj czuje lęk, na ile czuje smutek. Po sesji na ile... Ta na przykład, sesja była przydatna. No i oceniają, na przykład, pacjenci mnie. Mhm. W jaki sposób ja byłam, czy, czy byłam wystarczająco empatyczna w ich opinii, czy, nie wiem, tak, prowadziłam w taki, w taki sposób. Więc oceniają mnie, mówią, co im się podobało, co im się nie podobało na sesji. Dzięki temu ja mam informację też zwrotną. Czyli robią przed sesją i po sesji e, skalę. To jest dla Ciebie jakkolwiek obciążające jako terapeutka? Czy nauczyłaś się już mieć dystans do tego? Jeśli ktoś cię źle oceni. Wiesz co, jeżeli spojrzę na to w tej perspektywie, że oczywiście no jeżeli pacjent jest szczery, no to tam jest też, też takie pytanie, czy, czy na ile bycie szczerą no i ocenienie negatywnie mojego terapeuty byłoby dla mnie przykre. Mhm. No I no, no często ludziom trudno jest ocenić prawdziwie. A, a później przyjść i spotkać się z twarzą twarz, z powrotem z tą osobą. Ale o tym też możemy rozmawiać. To też jest proces właśnie terapeutyczny, gdzie wiesz... Możesz powiedzieć mi to i to mi nie pasuje, a ja jestem na tyle dorosła, na tyle kompetentna że w swoich emocjach, że ja mogę sobie z tym poradzić. Że ktoś ma jakieś ale, że komuś się coś nie podobało, że ktoś jakoś się poczuł, że popełniłam błąd. Nie wierzę, że jest możliwość prowadzenia terapii tak, że nie popełniamy żadnych błędów. Że wszystko jest tylko o pacjencie. Że to, jeżeli czuję złość, to znaczy, że to są jego schematy. Bo ja mogłam zrobić coś, co tego pacjenta zezłościło, i to może być o mnie. Także ja jakoś po, 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 potrzebuję, nie wiem. Na przykład masz rację, bo już kiedy ostatnio powiedziałam, to i to, to, to było oceniające, nie wiem. Akurat oceniające, to najczęściej pacjenci mówią, że nie jestem oceniająca, to jako, jako mój plus duży, no ale powiedzmy, nie wiem, powiedziałam to i to, i to może było bardzo bolesne. Już przepraszam za to. Pracowałaś nad tym, żeby nie być oceniająca, bo ty rzeczywiście nie jesteś oceniająca. Ja ci dzisiaj się, ja się zastanawiałam, jak słuchałem sobie naszej rozmowy, jak się przygotowywałem, to zastanawiałem się, z jakim nastawieniem ty rozmawiasz. I wymyśliłem, że ty rozmawiasz z nastawieniem, jak chcecie zrozumieć. Mm -hmm. Jeśli ty jesteś zajęta myśleniem, jak zrozumieć drugiego człowieka, to jednocześnie nie masz ani chwili na zajęcie się tym, żeby go ocenić, bo w ogóle cię to nie, ciebie to nie obchodzi. Ty chcesz zrozumieć, o co chodzi temu człowiekowi. I nawet jeśli ten człowiek, Powie coś, czego ty nie rozumiesz, to nie myślisz wtedy o tym, co ten człowiek ze mnie powiedział, tylko dopytujesz, ale co miałeś na myśli? Nie zrozumiałem tego, i, i próbujesz cały czas zrozumieć. I to też bardzo miło ułatwiać rozmowę z tobą. Mi się z tobą bardzo dobrze rozmawia, dlatego, bo ja czuję się bardzo wolny rozmawiając z tobą. To jest takie Dziękuję. po prostu przyjemne, uspokajające i wiem, że mam prawo popełnić błąd i jednocześnie nie dostanę od ciebie, wiesz, jakiejś dziwnej zwrotki, tylko ty będziesz próbowała e, zrozumieć, co ja miałem na myśli, zamiast powiedzieć, a ty popełniłeś błąd. To, to masz. Zauważyłam. No, kiedy mię interesują, muszę się z tym wysmarować. Nie, to możesz wyciąć, ja to sobie wstawię na stronę i to będzie. Wiesz... <śmiech> <śmiech> tak, albo wstawię sobie na Instagramach. Tak. Opinia. Mm -hmm. Nie, ale to, jest, to jest bardzo miłe. I to jest też takie budujące, bo już naprawdę staram się. Dbam bo jeszcze, o to. Jeszcze, jeszcze daj mi tylko dokończyć, bo ja rozmawiam ze sporą ilością osób. Bardzo mało osób w ten sposób rozmawia. Bardzo mało osób rozmawia z ja chcę zrozumieć drugą osobę. Większość osób z, rozmawia, myślałem sobie o tym, co ta osoba do mnie mówi? I teraz jak, to, jak myślę sobie, co ta osoba do mnie mówi, to tam jest, tam jest przestrzeń na ocenę. Ale jak wychodzisz z założenia, ja chcę zrozumieć drugą osobę, to tam nie ma przestrzeni na, na ocenę. To się, wiem, że ciężko w to uwierzyć, ale tak jak mówisz, to się po prostu nie dzieje. Te, te, te dwa, jakby to powiedzieć, mechanizmy myślowe nie, nie dzieją się u mnie jednocześnie. Czyli ja, okay, ja mogę kogoś ocenić idę ulicą. To nie jest tak, że jestem wyzbyta z oceny. Nie wiem, mogę wejść, powiedzieć: O, okej, okay, to było dziwne. Nie wiem, gdzieś, gdzieś jestem, coś się o i to było dziwne, przestraszyłam się. Ale kiedy, siedzę, kiedy rozmawiam z człowiekiem, kiedy jestem na terapii, to ja, tak jak powiedziałaś, chcę zrozumieć, i to jest dla mnie ważne, żeby zrozumieć, ocena nie jest użyteczna, bo ona nie da mi informacji o tym człowieku, nie daje mi informacji o tym, jak on się czuje w relacji ze mną, czego potrzebuje, o czym czego ja potrzebuję na przykład w tej relacji. Nie da mi, jeżeli pomyślę sobie, o to jest jakieś, to, mhm. to, to, to nie jest żadna, tak naprawdę, mogę pomyśleć sobie, o, dlaczego ja tak pomyślałam. I jeszcze z tego wyciągać informacje, ale myślę, że takie skupienie na próbie zrozumienia siebie, swoich odczuć, drugiej strony jej odczuć, sprawia, że no właśnie, możemy być mniej oceniający. Bo nie mówię, że ludzie są wyzbyci z oceny. No heurystyki są potrzebne. My musimy używać heurystyk, no bo one sprawiają, że dzięki temu, że ja, ja wchodzę do lekarza, ja wiem, jak się zachować. Tak? Wiem, że okej, okay, trzeba usiąść w kolejce, podejść. Że kiedy wchodzę do autobusu, to ja wiem, jak się zachować. Gdybyśmy nie mieli, nie mieli heurystyk poznawczych, to nie wiedzielibyśmy, jak się zachować wchodząc do sklepu. Mhm. No? Bo nie wiem, chociaż chodzę, nie wiem, pójdę do Żabki, do Biedronki, do Lidla, to w każdym sklepie ja wiem, jak się zachować. Dzień, Bo... dzień dobry, poproszę to i to do są gdybym... jakieś takie schematy działania. Tak, gdybym tego nie miała, to wchodząc do nowego miejsca, miała, okej, co, co tutaj się dzieje, jak tu trzeba funkcjonować. Więc ja mam jakieś uproszczenia, mamy uproszczenia. Mhm. Tak? Idę ulicą ciemną, ktoś nadchodzi, to może być niebezpieczne, no więc oceniam sytuację, to jest potrzebne tak? w takich momentach, ale nie zawsze. Więc kiedy zauważam, że mój umysł chce oceniać, to. Chociaż na, na, na terapii to się nie dzieje, tak, na terapii to się nie dzieje, ale jeżeli ja zauważę jakąś ocenę, nie wiem, tak, rozmawiam z kimś po, poza terapią, nie wiem, idę, idę ulicą. To mogę to zauważyć, powiedzieć, okej, okay, dobra, o, o czym to było? Albo po prostu puścić, niech to sobie leci. Ale no, w gabinecie jesteś w roli i tam sobie na to nie pozwalasz. Ja to, ja to też zauważam u siebie w podcaście, bo ja się też staram jakby. Ode mnie to jest absolutnie wymagane. Przynajmniej ja tak myślę, że ja muszę próbować zrozumieć osobę po to, żeby podkontynuować rozmowę i żeby rozmawiać z daną osobą. I zdarza mi się, że ktoś mi zadaje pytanie, że, a co odnośnie tego, oceniłeś go tutaj albo tamty, tam coś tam się wydarzyło, co, co myślisz o tym? Ja się często łapię na tym, że ja nic o tym nie pomyślałam. Mm -hmm. Ja tego w ogóle nie zauważyłem, bo byłem tak skupiony tak. na próbie zrozumienia drugiej osoby, że nawet nie miałem czasu po prostu spojrzeć na to jakby z drugiej perspektywy i zastanowić się, jak ja bym to ocenił. Nie ma na to miejsca w ogóle. Tak, ja, 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 czuję, ja czuję bardzo podobnie. To się po prostu nie dzieje. To trudno wytłumaczyć komuś i powiedzieć, że sobie naprawdę to się nie dzieje, ale mam poczucie, że teraz, kiedy ty to uprawomacniasz i mówisz o tym, że też tak masz, to mówisz, ok, okej, tak, dokładnie, to ciężko wytłumaczyć, ale. To jest realne, to się po prostu nie dzieje. Ja bym sam w to nie uwierzył, gdybym nie oglądał później klipów z podcastu. Mm -hmm. I ja siedzę i oglądam ten klip z podcastu i myślę sobie, że tam się takie rzeczy działy. Bo w ogóle tego nie zauważyłem. Nie miałem absolutnie żadnego pojęcia, albo pyta mnie montażysta, że. A pamiętasz tę sytuację, jakby. Nie... Umysł jakby tak zawęża. Mm -hmm. I, i, I myślę tylko w kwestii zrozumienia. I później, jak to się ogląda na ekranie, to jakby perspektywa jest zupełnie inna. Kompletnie tak, inna. Tak, dokładnie. Więc kiedy jesteś tak skupiony. Na... I ja też kiedyś nie uwierzyłem terapeucie. Przed terapeuta mi powiedział, że ja jestem za stary, żeby pana oceniać. Ja sobie myślałem, ta, 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 na pewno. Teraz, teraz już to wierzę. Nie, to, to, to trudno, tak jak mówię, to trudno wytłumaczyć, ale to się po prostu dzieje. Kiedy słuchasz, kiedy myślisz sobie o historii pacjenta, kiedy łączysz te fakty, kiedy naprawdę chcesz dać mu po prostu zrozumienie, to to, to się pojawia. Pojawia się to zrozumienie, a nie ocena. Tak? Czyli miejsce ocen, które są naturalne też, ludzie ludzie oceniają, no myślą heurystykami, może się pojawić zrozumienie. Można się tego nauczyć. Heurystyki tak. dla ludzi, którzy nie wiedzą, to są takie uproszczenia poznawcze. Takie, tak. takie mm -hmm. z, jakby to nazwać, uproszczenia chyba Uproszczenia, będzie. tak. Mm -hmm. to, są, to są takie stricte uproszczenia, gdzie nasz umysł po prostu. No... Widzę kogoś w białym płaszczu z tymi słuchawkami, to myślę lekarz. On wcale tak. nie musi być lekarzem, tak. ale zakładam z góry, że to jest lekarz. To jest uproszczenie. Bo mózg chce szybko i łatwo. Mm -hmm. Dlatego wybiera te, te ścieżki. No I to jest też naturalne. No, chcemy wydatkować jak najmniej tak naprawdę energii. Hmm. Czy myślisz, że da się nie używać przekonań na terapii? Czy ja się nad tym już długo zastanawiałem. Jest szansa, że ci już o to pytałem, ale też mam nowe rozkminy na ten temat. Bo ja się zastanawiałem, bo chyba nawet o tym rozmawialiśmy już poza podcastem, że ja uważam, że nie da się prowadzić terapii, nie używając swoich przekonań. I to zastanawiałem się też, jaki dać ci przykład odnośnie przekonań i co by mogło być przekonaniem. I przekonaniem mogłoby być to na przykład, że Ktoś, jest, ktoś faworyzuje związki monogamiczne albo poligamiczne. I teraz jeśli ktoś przyjdzie na terapię do takiej osoby, to pytania, które terapeuta będzie zadawał, będą podszyte jego przekonaniami na temat związków. To dobrze myślę. Nie da się zadawać pytań, które nie będą podszyte przekonaniami danej osoby. Dlatego staram się tego nie robić. Jak to, ale jak można starać się tego nie robić? No Jeżeli na przykład pacjent przychodzi, muszę, muszę pomyśleć, muszę skonstruować całą to wyobrażenie. Mhm. Przychodzi pacjent, tak, czy pacjentka i mówi o, nie wiem, powiedzmy, że mamy jakieś. Tylko wiesz, ja mam dużo wolnościowych przekonań, więc to też może jakoś mi, wiesz, ułatwia rozpojrzenie na różne, na różne, na różne aspekty. Mhm. Ale powiedzmy przechodzi pacjent czy pacjentka, podałeś przykład poligamia, monogamia. To by można nawet do politycznych przekonań mhm. prawdopodobnie porównać. I ja założę się, że są terapeuci, którzy są wyznają jedną bądź drugą partię, lewą bądź prawą. I ich pytania będą podszedł tym, jak, jak oni myślą politycznie. Założa się, że tak jest. Wiesz, patrząc na grupę, to pewnie są jakieś ekstrema, mm -hmm. tak? więc wyobrażam sobie, że, że tak może być jak w każdej grupie, wśród lekarzy, wśród terapeutów. I tak zapewne jest. Czyli to by dla ciebie definiowało po prostu złego terapeuta. Mm. Nie chcesz oceniać. W mojej. Znaczy, to, jak ja pracuję, jest o tym, że dlatego się superwizuję, dlatego staram się być uważna, jak mówię, i, i wiem, że język kształtuje naszą psychikę. Więc jeżeli ja coś powiem do pacjenta i usłyszę to i powiem, wiesz, przepraszam, bo teraz się złapałam na tym, że ja, ja użyłam takiego sformułowania, to ja to powiem. Na głos. Czyli powiem, no wiesz, to jest, e, czy użyję słów pacjenta i nie, nie zauważę, że on użył na przykład oceniającego sformułowania, czy powiedział to językiem swoich jakichś, nie wiem, nieużytecznych przekonań, mm -hmm. które sam uznał, że są nieużyteczne. I ja to powtórzę i powiem, a okej, okay, zobacz, zobacz co teraz tu się zadziało. Zobacz, jak weszliśmy w, w, w ten schemat. Mhm. Albo mogę być, o, wiesz, użyłam takiego słowa, i uważam, że ono tutaj mogło, mogło, być, mogło być w jakiś sposób nieadekwatne. Czyli musisz, rozmawiając wtedy z pacjentem, musisz na bieżąco cały czas słuchać tego, co mówisz i starać się patrzeć, czy przypadkiem nie, da, nie jest to jakiś wyznacznik tego, co ty myślisz o, o życiu i o tym, jak ty postrzegasz, jak się powinno funkcjonować. Daję perspektywę, i pytam się pacjenta, jak on. Czego on by dla siebie chciał. I mhm. wiem, że często pacjenci wstydzą się, nie wiem, czasem mają jakiegoś przekonania, że czegoś nie wolno, w jakiś sposób nie powinno się żyć. A wyniesione powiedzmy z domu. I to też można normalizować. Tak? To też można powiedzieć, ok, o czym chciałbyś, żeby było twoje życie. I często pacjent czy pacjentka daje taki obraz przykładnego życia. Mhm. I wiesz, ja... Mogę również normalizować inny aspekt. Wiesz, no, tak, no, pełnia życia może być też o tym, żeby nie wiem, mieć dużo partnerów, tak? Kiedy mówi na przykład o poligami, że, że, że chciałby tego dla siebie. Mówię, że okej, okay, to, 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 to jest okej. Okay. No, tak, tak też może wyglądać, tak, tak też może wyglądać pełnia życia. I ja mówię często, że ja nie wiem. Daję przykład terapii jako wchodzenie na góry. Pacjent wchodzi na swoją górę, a ja wchodzę na swoją górę. Tylko, że to bardzo ciężko jest rozdzielić. Tak sobie, jak ja sobie to analizowałem, że to jest naprawdę trudne. To jest, to dużo, jest bardzo trudne. To dużo pracy wymaga terapeuty, żeby te odciąć się od swoich własnych przekonań. To jest ogromnie trudne. Ja muszę być uważna na to, jak reaguję na różne słowa. Uczę się tego, jak reaguję na różne, na różne kwestie, co mnie porusza, co mnie w jakiś sposób tutaj dotyka. I ja, wiesz, to też jest ważne. Są psycholodzy, którzy pracują z na przykład pedofilami. I, I wtedy to musi być dopiero trudne. I wiem, że dla mnie to byłoby, wiesz, ja tam byłoby mi trudno. Wyobrażam sobie, że mogłoby mi być trudno i mogłabym. Bo musisz się wyrazić zrozumieniem, nie? Wy, wykazać zrozumienie. Wiesz, pewnie, no nie wiem, szukając historii, cierpienia, no, no ale wyobrażam sobie, że mogłabym jakieś swoje przekonania tam wprowadzać. I wiesz, ja muszę wiedzieć też, co mnie porusza, jak ja funkcjonuję. Kiedy pacjent mi coś mówi, ja też chcę to normalizować. Ja dużo poświęcam na normalizację w terapii, więc okej, okay, super, super, okej, okay, jasne. Opowiedz mi o tym więcej, jestem tym zaciekawiona. Mhm. Tak? I jak się wtedy czułeś? A jak się wtedy czułaś? Ale mi teraz zabiłaś że Ja nigdy nie myślałam o terapeutach, którzy pracują z pedofilami. To musi być. A jest dużo innych dziwnych rzeczy, których ludzie się dopuszczają, i później jakiś terapeuta musi pracować z taką osobą. Znaczy nie musi, nie może się nie zgodzić, ale pracują. Nie? Ja na tym się w ogóle nie znam. Nie mam w tym żadnej wiedzy. Nigdy się tym tak naprawdę też nie interesowałam. Więc nie wiem, jak w ogóle ta. Czy wyobrażam sobie, że z mojej perspektywy. To jest, trudna, to jest trudna praca, bo nigdy tego, tego nie robiłam. Więc ciężko mi to też w jakiś sposób tutaj określić, jak wygląda. Ja ta się praca. przez chwilę zastanowiłem, czy chciałbym rozmawiać z taką osobą, ale też nie jestem pewien, bo to by nawet dla mnie było trudne rozmawianie z taką osobą. Dlatego wybieramy jakieś kierunki. Mhm. Więc no, praca ze sprawcami, no nie wiem, tak, przemocy seksualnej jest zapewne. Inna czy jakaś tak, praca z osobami, nie wiem, tak, z zaburzeniami lękowymi, z zaburzeniami depresyjnymi jest też jakaś, jest o innych technikach, innym, no nie wiem, innych potrzebach tutaj pracy. Ale weźmy taki bardziej lightowy przykład. Załóżmy, że masz pacjenta, i ten pacjent chce zmienić pracę. I teraz można mieć przekonanie, że lepiej zostać w korporacji, bo korporacja to jest bezpieczeństwo. W życiu trzeba walczyć o bezpieczeństwo i nie powinno się zmieniać często pracy? Może być terapeuta z takim przekonaniem, i może być terapeuta z przekonaniem, a trzeba robić co się tylko czuje i jest, zmieniać pracę, kiedy się tylko chce i jakoś sobie każdy poradzi. I teraz da, da się jak jeden i drugi terapeuta by prowadził tę osobę? Czy to będą te same pytania zadawania takiej osobie? Dlaczego chce zmienić pracę? I on nie będzie go pytał ani myślisz, że powinieneś zostać w tej pracy? Dlatego jest właśnie własna psychoterapia, żeby zidentyfikować takie przekonania. Mhm. Jeżeli ja mam zidentyfikowane takie przekonania, swoje własne, to jeżeli przychodzi pacjentka czy pacjent i zaczyna mówić o zmianie pracy, to ja mogę powiedzieć: A okej, okay, muszę być teraz, nie wiem, powiedzmy, Super uważna. uważna na to, mhm. co będę mówiła i jak będę formułowała swoje zdania, bo powtórzę to: język tworzy nasz. Na konstrukt e, psychologiczny. Więc ja mogę niepostrzeżenie używać takich słów czy tak porównywać, że będę dawała pewne mikrosygnały. Więc Właśnie ja mam, że... to jest dokładnie, Kwintesencja, dlaczego o to pytam? Bo ja mam wrażenie, że jak się idzie do terapeuty, to nie da się przed tym uciec, albo trzeba znaleźć ekstremalnie dobrego terapeuta, żeby dało się z nim pracować tak, żeby on właśnie nie wrzucał tych swoich takich drobnych przekonań. To jest coś, co ja czułem u siebie, albo wydawało mi się, że czułem u siebie na terapii, i czego staram się unikać. I to jest dla mnie kłopotliwe. Więc jak w takim razie, czyli trzeba po prostu testować myślisz terapeutów i patrzeć, który w jaki sposób się komunikuje? Dla mnie to, to jest związane z etyką tak? mm -hmm. bardzo mocno. To jest dla mnie, dla, dlatego poszłam też trochę bardziej w Team CBT, w to testowanie w, w, tam jest bardzo dużo, bo Team to jest, tak jak mówię, testowanie. To jest niefortu, niefortunna nazwa, bo to brzmi jak tak. praca w Teamie. Empatia, i to jest ważne. Tam empatia jest bardzo ważnym elementem pracy, czyli dawanie zrozumienia, sprawdzanie, czy w ogóle pacjent chce tej zmiany, jakie chce zmiany. Bo pacjenci przychodzą i uważają, że jakoś się powinno żyć. A może, może to nie jest o takim życiu, jakim on chce żyć. I to mamy na to narzędzia, żeby to sprawdzić, żebym ja nie przelała swojej wizji życia na tego pacjenta. Czasami oczywiście mamy hipotezę grawitacji, więc. Ludzie oglądając mnie na Instagramie mogą trafiać do mnie, bo mogą chcieć wyobrażenia jakiegoś życia. Ja muszę też sprawdzić. Czy oni nie przeszli do ciebie przez twojego Instagram? Czy inaczej, czy, czy ten pacjent, sprawdzamy, czy ten pacjent na, naprawdę tego chce? A o czym byłoby jego życie? O czym byłaby jego praca? Co on, nie wiem, zyskuje będąc na etacie, co zyskuje nie będąc na etacie, czemu nie chce być na etacie? Z czemu się kojarzy etat. Wiesz, to jest długa, tak znaczy, długa. Nie, nie chcę to mówić, że o latami, my mówimy o etacie, ale wiesz, to, to są jakieś procesy, kiedy my rozmawiamy o tym plusy, minusy, jaka jest funkcja za tym, czego się boi. I kiedy dojdziemy do tego, to, to jest miejsce wolne od właśnie przekonań ludzi. A możemy dojść do miejsca, gdzie ktoś zauważa, okay, jest to rozpisane na różne, na, ja często nie wiem, piszemy razem w Wordzie mhm. z pacjentem, czyli jest, udostępniam ekran jeżeli, tak, spotkania online i razem rozpisujemy wszystko, dużo piszemy, jest dużo też graficznych kwestii. I gdy pacjent na to spojrzy, to może powiedzieć, a okej, okay. No rozumiem, czemu ja tak bałam się, nie wiem, waszej działalności, ale czemu ja tak chcę, a jednocześnie na przykład etat daje mi poczucie bezpieczeństwa, albo czemu robię to. I to jest dla mnie bardzo ważne, żeby nie przelewać swoich. Dlatego normalizuję, dlatego daję dużo empatii i, i, i zrozumienia, dlatego chcemy spojrzeć z różnej perspektywy na życie. Ale od tego się chyba w 100% nigdy nie będzie dało uciec, co? Możesz bardzo się starać tego nie przelewać, ale tak. Ja się, ja się bardzo staram, ale czy mogę, czy jestem od tego wolna? Natomiast... Chyba się nie da. Chyba, jakby nasza, psycho, nasza psychika jest zbudowana na naszych przekonaniach. Nie da się tego wyciągnąć. To jest ważny element, ale my możemy je zauważać, jak najbardziej. I już y, uczę się pytań, tak? uczę się różnych pytań, które nie będą y, przelewaniem moich jakiejś wizji życia. Hmm, oczywiście, wiesz, no, mamy jakieś takie wyobrażenie. E, pytamy się pacjenta, czym dla ciebie byłaby pełnia życia. E, I on, ja, ja wyobrażam sobie, że on jest w jakiś sposób, może naznaczony, nie wiem, moimi treściami, czy tym, co ja udostępniam, o byciu obecnym. I przychodzi do mnie, bo chce tej na przykład obecności, tak? chce być obecny w swoim życiu. I, no i pytanie, tutaj, czy moje przekonania przez to wpłynęły na, na niego? Jeśli on sobie sam je wziął z Instagrama, to bym nie miał do to o to żadnych pretensji, bo to jest jakby jego świadoma bądź nieświadoma praca. Ja to ja się bardziej zastanawiałem na tym, co się już dzieje na tej samej sesji, jak kontrolować swoje przekonania na samej sesji, żeby tego nie przelewać. Technicznie bardzo uważnie na to, co mówię, jakich słów używam, ale to, wiesz... To ma też takie przełożenie, że na przykład używanie przymiotników i przysłówków e, możecie w to wpędzać. Używanie języka faktów e, trochę cię od tego jednak oddala. To mm -hmm. są też takie techniczne kwestie. Mm, powtórzenie, nie wiem, zapytanie się pacjenta, e, zauważenie, jak formułujesz pytanie, tak? czy on jest otwarte, czy jest zamknięte. Mówisz, a no to, mm, tak, to musi być trudne. A, okej. Okay. Ja założyłam, że to jest dla pacjenta trudne, to może nie jest dla niego trudne. Um... I teraz niech, to, niech ci ludzie, którzy myślą o tym ocenianiu, się zastanowią, czy ty masz czas na ocenianie podczas analizy tego wszystkiego, <noise> Siedzisz w pracy, bż, 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 bż. a w ciągu analizy co powiedzieć, jak powiedzieć, jak nie używać przymiotników. No, oczywiście używam, używam przymiotników też, ale wiesz, to jest taka kwestia, że no, trzeba być bardzo uważnym, co mówię do ludzi. Bo musimy być uważni, co mówimy do ludzi, bo jak mówię, język my sobie nie wyobrażamy, ale moje jakieś sformułowanie może tak trafić w drugą stronę, a jeżeli coś powiem i widzę, że to jakoś mówić, okej, okay, mogę powiedzieć, patrz, jak skracam słowa tak szybko, powiem. mogę powiedzieć, że okej, okay, widzę, że, że to cię poruszyło. Opowiesz mi, co, co, co w tym takiego było? Ale to jest super, co powiedziałaś o tym, że to jest trudne. Możesz komuś, możesz, ktoś ci może o czymś mówić i ty powiesz, ok, widzę, że to jest dla ciebie trudne, a dla tej osoby to nie było trudne, ale teraz jednocześnie już jest, ma, ma delikatny wpływ twoich słów na siebie i myślisz sobie, a może to było dla mnie trudne i może troszeczkę wziąć tej trudności na siebie. Czasami nazywam, bo czasami, wiesz co, proces jest tak skomplikowany, że ciężko to opisać, bo patrzymy, czy coś jest użyteczne dla pacjenta, czy nie jest dla niego użyteczne. Ja, ja mogę czasami nazywać, bo takie korekcyjne rodzicielstwo, które też jest elementem terapii i jest ważne, bo często pacjentom nigdy nikt nic nie nazywał w żaden sposób. Więc ja mogę powiedzieć: o, wiesz, to, to, to byłoby dla mnie trudne, gdybym przeżywała to. A widzę, że pacjent nie. Wiesz, nie nie, przy, nie widzi, przemawia do, do niego. Nie, znaczy nie widzi tego w ten sposób. Mógł powiedzieć: okej, okay, faktycznie to przekroczyło moje granice. Mm -hmm. Mogę nie trafić. Mogę powiedzieć: O, wiesz, przepraszam, ja założyłam, że to jest, to jest trudne. Eee, opowiesz mi więcej, co ty czułaś w tej sytuacji. Więc wiesz, każda sytuacja, nawet jeżeli jest pomyłką, to ona może być bardzo rozwojowa, jeżeli jest uważność, jeżeli terapeuta nie ma poczucia omnipotencji i tego, że to on wie wszystko najlepiej. Zdarzać się poznać takich terapeutów, którzy, mają, którzy czują omnipotencję? Pomidor. <śmiech> Pomidor. <śmiech> Ale, ale na pewno to się zdarza nawet, nawet u terapeutów, co? Że, że są ludzie, którzy są właśnie tacy, mają taką tendencję do know it all, pomidor dalej, okej, okay, rozumiem. A chciałem cię zapytać o superwizję. Ty, ty nie prowadzisz superwizji? Chciałabyś? Nie, nie prowadzę superwizji. Ja prowadzę mentoring, to jest coś zupełnie innego. Nie mogę prowadzić superwizji, ponieważ aby prowadzić superwizję trzeba skończyć szkolenie dla superwizorów. To jest taka oddzielna ścieżka po szkole psychoterapii. Długo trwa? Nie wiem, nie interesowałam się. Ja prowadzę mentoring, a więc raczej ja rozwijam się w kierunku wspierania innych specjalistów w tym, jak budować swoją markę, jak pracować ze sobą w kontekście biznesu. Bo oczywiście jak w każdym środowisku my też nie jesteśmy pozbawieni trudnych myśli, oporów. Więc ten mentoring daje mi taką przestrzeń do tego, żeby no przekazywać wiedzę. Czyli jesteś troszeczkę tak jak trener personalny i innych trenerów personalnych, nie uczę samej psychoterapii. Ale do... uczysz, jak się jak być w tym procesie? Ale uczę, jak spojrzeć na różne rzeczy z innej perspektywy, jak w którą stronę iść, na przykład w social mediach, jak budować swój wizerunek. Ale też nie nauczam. Staram się i tam również nie nauczać, ale zazwyczaj robię tak, że wysyłam osobie kwestionariusz wcześniej, gdzie on opisuje mi różne rzeczy, siebie z różnych perspektyw. I siebie z różnych perspektyw? Co to, to znaczy? Co ty o sobie myślisz, co o tobie mogą myśleć, nie wiem, twoi przyjaciele, o czym jest twój twój biznes, po co, po co prowadzisz na przykład, nie wiem, Instagrama, no w zależności na czym pracujemy, to mamy gdzieś tam... Mam to, taki muszą, to muszą być ciekawe odpowiedzi. Pomidora. Um, no tak, no każdy człowiek jest ciekawy, mm -hmm. tak? Więc każdy ma swoją indywidualną i niepowtarzalną, niesamowitą historię i swój niesamowity potencjał, który często zostaje zablokowany, a, ale uważam, że naprawdę jest ogrom ludzi, każdy ma swój potencjał, który odpowiednimi technikami naprawdę możemy, możemy wzbudzić. I e, wiesz, Taka osoba przychodzi, no, opisuje kwestionariusz, na niego czytam go wcześniej, przygotowuje różne perspektywy, takie wglądy dla tej osoby, Mówię, OK, jak ty się czujesz z tym? Czemu na przykład nie chcesz, co się dzieje tutaj? Napisałeś, że nie chcesz tego i tego. No, nie chcę, bo i się okazuje, że jest jakieś przekonanie. Mówię: O, co to jest za przekonanie tutaj, mhm. nie? więc to jest taka taki mentoring, praca trochę poznawcza z takiej szerszej perspektywy. Jestem też bardziej dyrektywna zdecydowanie na, na, na mentoringu. Z jakimi, um, nad tym się zastanawiałem, jak spotykasz się z takimi terapeutami bądź terapeutkami, co jest dla nich najczęściej trudne? Mówi, już mówię o samej pracy, nie, nie mm. tyle o, o samym prowadzeniu biznesu dla nich, co takie w, w pracy terapeuty, co, jak się jakby gadacie sobie terapeuta między terapeutą, z czym, z, czym, z czym wy się najczęściej mierzycie? Jest pewne przekonanie, które mówi o tym, e może inaczej, to jest, może użyjmy języka faktów. Na psychologii nie uczą biznesu. Mhm. Na przykład na psychologii klinicznej. Nie uczą tego, jak prowadzić swoją działalność, jak budować swój wizerunek, jak wyceniać swoje działania. Nikt nigdy na studiach psychologicznych czy na studiach pedagogicznych nie uczył mnie tego, jak wyceniać swój, swój czas. Mhm. Za to jest taka tendencja do poświęcania się. Psychoterapeuci, pedagodzy, lekarze, te osoby bardzo często mają schemat poświęcania się, samopoświęcania się i, i to jest trudne. To jest zrozumiałe, no bo mają taki zawód, gdzie jednak trzeba dbać o tą drugą osobę i współczuć tej drugiej osoby często. I może dochodzi do pewnych takich wiesz, konfliktów wewnętrznych, dysonansu, gdzie jednocześnie chcę się rozwijać, chcę rozwijać swój biznes. Ale z drugiej strony, jak mam się rozwijać, skoro mam taką wyuczoną, jakby to być to, to samo, samo poświęcanie się wyuczone. Trudno mi jest się rozwinąć przy samopoświęceniu. I my możemy oczywiście z tego korzystać i. Każda kwestia ma są dwie strony medalu. Okay, to mówi na przykład o Twojej dużej empatii, jak możesz rozwijać swoją empatię i jednocześnie dbać o swój rozwój. Czyli to, jeżeli Ty podniesiesz ceny za wizytę, czy zmienisz to, jak funkcjonujesz, czy pokażesz się na Instagramie, nie znaczy, że przestaniesz być empatyczną terapeutką. Ale to może mówi o tym, i o tym, i o tym, i o tym, że chcesz się rozwijać. Chciałabyś pójść do kolejnej szkoły psychoterapii, czy chciałbyś zrobić ten, ten kurs czy szkolenie. Czyli ludzie mają przekonania, że jeśli będą się promowali jakkolwiek biznesowo, jakkolwiek biznesowo będą podchodzili do tego. do Takiego, nazwiemy to biznesem, bo to jednak jest prowadzenie takiego małego biznesu. Tak samo jak bycie dentystą, to jest mały biznes, tak samo bycie terapeutą, to też jest mały biznes. I ludzie mają przeświadczenie, że jeśli jakkolwiek będą myśleć o tym w ten sposób, to wyrządzają jakąś krzywdę klientom, pacjentom. Wiesz, co? Raczej boją się tego po prostu, bo znów nie jesteśmy tego uczeni. Nie jesteśmy tego uczeni na, na studiach, ale nie tylko psychologicznych i pedagogicznych, ale często na, na wielu innych na kierunkach, a więc. To jak ja mam teraz wyjść? Czego mam zacząć? Trochę się wstydzę, trochę się boję, nie, nie, nie wiem z czym. Albo mam jakieś przekonanie, że czegoś nie mogę ze sobą połączyć, bo zostanę oceniona. Jakiejś części siebie nie powinnam pokazywać. Na przykład miałam takie przekonanie odnośnie, nie, nie wiem. Mówienia o sobie. No tak, czy zainteresowanie, moje um, zainteresowanie tymi nurtami teoistycznymi. Nie chciałaś o tym mówić na początku? Zastanawiałam się, czy wiesz, jak to zostanie odebrane. O, oh, powinna być taka naukowa, ale taka, wiesz, taka. Pani profesor, mhm. okulary, marynarka, i wtedy będę brana pod uwagę, bo to jest przekonanie. Tak? Że to, co robią też przekonania, to, to sprawiają, że mamy bardzo mało miejsca na swoje życie i na nasze funkcjonowanie. Ale w pewnym sensie to jest prawda. Będzie jakaś część osób, które teraz, jak gdy nagrywamy dzisiaj podcast i pokazujesz swoje tatuaże, to tak jak mówiłaś przed podcastem, że są ludzie, którzy dobierają to negatywnie, ale. To nie są twoi, to nie są ludzie, z którymi ty chcesz współpracować, więc jakby nie jest dla ciebie żaden problem. Tak, bo przeszłam drogę, gdzie okazuje się, powiesz, x latach, że to naprawdę tak nie jest. Mhm. Że kiedy ja, nie wiem, 7 lat temu e, siedziałam w gabinecie, to wiesz, myślałam sobie, że trzeba mieć koszulę, nie wolno nigdzie, nigdy w życiu nie powinna mieć żadnego tatuażu. E, nie Powinna być taka i taka, bo wtedy zostanę odebrana jako, nie wiem, profesjonalistka. Kompetentna. Ale ja 7 lat później mówię, że naprawdę można być kompetentnym psychoterapeutą, psychologiem, mieć tatuaże, wiem, założyć koszulkę na ramiączkach i, i pokazać te tatuaże. Ja będę tą samą osobą, bo mam większą elastyczność w życiu i nie jestem w fuzji z tym. I się okazuje, że jednocześnie jakość mojego życia bardzo, bardzo wzrasta i też jakość mojej terapii, bo jeżeli ja mam więcej przestrzeni na siebie, na swoje życie, na realizowanie siebie, to będzie będzie czuć w gabinecie. Bo to, jak się ubierasz na sesję, to też wpływa to, na to, jak ty się czujesz komfortowo z tym, jaka ty jesteś, więc nawet to by wpływało na to, co ty będziesz mówiła na tej sesji. I Jeśli mój, czujesz, tak. że tak. musisz się zakrywać i że o Boże, nie mogę powiedzieć, że mam tatuaże, bo będę oceniona tak albo inaczej, to to też wpływa na to, jak ty się komfortowo czujesz i będzie to ingerowało w twoją taką realną pracę. Jeżeli ja mam przekonanie, że jakoś powinnam siebie karać za to, jaka jestem... to to... to jest forma karania, zakrywania. To jest jedna z hipotez, która mogłaby być. Mhm. Tak? Że może e, nie chcę pokazywać prawdziwej siebie, bo trzeba być jakimś, tak? mam takie wyobrażenie, to, 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 to będzie jakoś pracowało we mnie. To może będzie w tle i będzie wychodziło w różnych sytuacjach. Nie? Kiedy e, pacjenci też są od nas autentyczności, chcą zobaczyć prawdziwe reakcje, chcą e, tego odzwierciedlenia, a więc autentycznego, prawdziwego człowieka, który też pokaże, co można zrobić, kiedy się pomylę. Kiedy ja się pomylę, to mogę powiedzieć: Wiesz, przepraszam, mam poczucie, że to, nie wiem, było takie i takie, tak? czy nie wiem, to mogło zrobić ci to i to. Pytam, opowiedz mi, jak ty się, jak ty się z tym czujesz. Mm -hmm. Tak, tak autentyczność jest bardzo ceniona, Zwłaszcza teraz mam wrażenie, że, że w, tym, w tym takiej erze social mediów ludzie są bardzo sztuczni i to jest bardzo doceniane. To, że ja, ja robię to celowo w podcaście, że zostawiam czasami różne artefakty i pisze do mnie montażysta i usunięwamy to, ja mówię, nie, nie, zostawiamy, niech, nie, niech ludzie widzą, i oni do mnie piszą później, że oni widzą, że zostawiają te elementy i że to im podaje takie poczucie, że okej, okay, że to jest ten normalny gościu, który po prostu popełnia błędy tak samo jak każda inna osoba. Wejdzie gdzieś do sklepu, nagle się zająknie i powie jakąś dziwną rzecz, nawet przy... przy w kupowaniu czegoś, przy jakiejś absolutnie normalnej rzeczy, i ludzie na tyle po prostu są. Więc nie, nie rozumiem, dlaczego trzeba to ukrywać i dlaczego jest takie przeświadczenie społeczne, że właśnie powinniśmy wiesz, jak najbardziej dbać o swój, o swój PR i to, jak jesteśmy postrzegani, bo nie można popełniać błędów, bo to jest jakieś dziwne. Przecież każdy z nas popełnia błędy cały czas, codziennie. I to jest zdrowe. To jest hmm? zdrowe być człowiekiem, patrzeć na innych ludzi, którzy są ludźmi, którzy są, wiesz, kiedy patrzymy tylko na jakiś wyidealizowany świat i mamy taką wizję, że świat jest w jakichś bardzo sztywnych ramach idealizowania naszego, tak trzeba żyć, to tak naprawdę bardzo spada jakość naszego życia. A więc znowuż ten paradoks, ja tak bardzo chcę tego, jednocześnie idąc w tym kierunku, tak, w takiej sztywności, okazuje się, że bardzo spada jakość mojego życia, a jeszcze często presja, taka silna presja sprawia, że pojawia się depresja. I to nie jest tutaj gra słów, ale realnie często ja zauważam, tak jak mówiliśmy o aspektach ewolucyjnych też depresji, że depresja często jest takim kontenerowaniem, chowaniem energii, no, że to też jest jakiś aspekt. Często pacjenci, którzy w życiu bardzo dużo robili, którzy byli i są na wysokich stanowiskach, często po takim długim okresie intensywnej pracy albo wpadają w zaburzenia lękowe, a więc pojawiają się ataki paniki, w zależności, w którą stronę pójdzie układ nerwowy, albo zaburzenia depresyjne. I, I to wynika z przeciążenia? To wynika z przeciążenia często, z życia pod dyktando przekonań, pod właśnie tą presją, aby być jakimś. My nie jesteśmy stworzeni do tego, żeby się utrzymać w takich sztywnych ramach. I wtedy, jak oni przychodzą na terapię i trochę te sztywne ramy rozluźniacie, to te, te objawy znikają powoli? To jest ciekawy aspekt, bo docelowo takim ważnym elementem terapii poznawczo-behawioralnej w kontekście depresji jest aktywizacja behawioralna w właśnie no, w sytuacjach obniżenia stanu, obniżenia nastroju. A więc my chcemy tego pacjenta zaktywizować. Ale przychodzi pacjent z diagnozą depresji, czy pacjentka? Przychodzi pacjent z diagnozą depresji od psychiatry? Od psychiatry. I Okazuje się, że on w życiu robił i nadal robi bardzo, bardzo dużo. I tu nie chodzi wtedy o taką aktywizację behawioralną. Czyli, czyli ja jak on chcę... może, przepraszam, że ci przerwę, jak on może dostać diagnozę depresji, skoro depresja jest takim stanem, gdzie właśnie nie ma się w, w, energii do działania? To jak on może jednocześnie bardzo działać i jednocześnie mieć depresję? Jest depresja maskowana. Mhm. Pacjenci mają pod spodem depresję, a na zewnątrz... To jest, wiesz, ten element, kiedy depresja w ogóle prowadzi do samobójstwa. więc to jest choroba śmiertelna. I mówisz, ok, przecież on przychodził codziennie do biura i okazało się, że miał próbę samobójczą, no, ale przecież nic po nim nie było widać. Okazuje się, że w tle była depresja, tylko była po prostu maskowana. I wiesz... To trzeba naprawdę zastanowić, naprawdę sprawdzić funkcję, zauważyć, co się dzieje w życiu pacjenta, bo my nie chcemy go ani nadmiernie wyciszyć, ani nadmiernie pobudzać. Musimy znaleźć to też jest. Prawda? Tutaj aspekt takiego szukania odpowiednich elementów, tego, żeby dać mu wsparcie i pracy na tych przekonań, na tych przekonaniach, przepraszam, bo on ma przekonanie, że trzeba pracować dużo, on musi się wyleczyć, żeby wrócić i robić dalej to samo, bo przychodzi na terapię, pomóż mi, bo ja chcę wrócić do tego, co sobie robiłem. Znaczy, on tego nie nazywa, czy ona tak, tylko mówi, muszę znowu być taki efektywny. Mhm. I to jest pewna fantazja. To jest ciekawe, nie wiedziałem. Z jednej strony słyszałem o tym, że są samobójstwa ludzi, którzy są tacy hyperaktywni, ale z drugiej strony nie pomyślałem o tym. Zawsze jak ktoś mówi o osobie, która ma depresję, no to to jest tak. Ja myślę w głowie od razu smutna osoba, która leży w łóżku i nie wie, co ma ze sobą zrobić, nie ma żadnych celów i nie ma żadnej motywacji do działania. A tu się okazuje, że to może być jakiś superaktywny CEO, który popełnia samobójstwo nagle. W dsm w klasyfikacji medycznej, przy na przykład e, młodzieży i dzieciach, e, pobudzenie jest również aspektem diagnozy e, depresji. Oczywiście nie tylko, ale u dzieci to może nie iść w wyciszenie, to może iść w pobudzenie. Tak samo u mężczyzn, to może iść w dreżliwość. A więc taki mężczyzna może być drżliwy, może być taki pobudzony. E, ciężko wtedy dokonać tej diagnozy różnicowej między na przykład zaburzeniami lękowymi a, a depresją, bo może się jakoś nakładać. No, oczywiście w tle mamy jeszcze zaburzenia osobowości. Ale aspekt jest taki, że wiesz, ktoś może być pobudzony, ma problem z podejmowaniem decyzji, czuje się zmęczony, ma problemy ze snem, śpi nadmiernie, sen jest skrócony, wydłużony, zaczyna jeść więcej, zaczyna jeść mniej, ma nie wiem, problemy z libido, dużo różnych elementów tutaj może się dziać. My mamy jakiś obraz depresji, ale przez to, że mamy jakiś w głowie obraz depresji, przez to możemy nieodpowiednio diagnozować ludzi. Dlatego mężczyźni często są diagnozowani z zaburzeniami eksternalizacyjnymi, a kobiety internalizacyjnymi. Czyli mężczyzna częściej dostanie diagnozę na przykład mm, schizofrenii, psychozy, czy uzależnienia. To są e, rzeczy, metafory, które się dzieją na zewnątrz. na zewnątrz. Są takie wiesz, widoczne na zewnątrz, a kobieta dostanie na przykład diagnozę depresji. Ale przez to, że mamy takie schematy poznawcze, wszyscy, możemy nie zauważyć, że Powodzenie, czy drażliwość tego mężczyzny jest o tym, że on może mieć pod spodem depresję? Czy zastanawiałem się, jak to jest z ludźmi, którzy mieli. Oczywiście mówię to w cudzysłowie, ale doskonałe dzieciństwo. Więc teraz jest jakaś część ludzi, którzy mieli różne dziwne sytuacje w dzieciństwie. Jest ich rodziców, rodziców alkoholików, ktoś im umarł, rozwody rozwody. I tak dalej. I zastanawiałem się, czy trafiają. Słyszałem sobie słuchawkę, dlatego się zamotałem. Um, I zastanawiałem się, czy trafiają do gabinetu ludzie, którzy mieli właśnie takie doskonałe dzieciństwo. I po nim, pomimo tego, że mieli niby perfekcyjne warunki do wychowania się, to wciąż generują jakieś zaburzenia. Znasz tego człowieka? Nie właśnie, ale pomyślałem, że ciekawe zapytam. <grym> nie, Może... nie znam takiego człowieka. <grym> A znasz takich, że słuchasz o ich doświadczeniach i myślisz sobie, hmm, ciekawe, że, że rzeczywiście, nie, oczywiście nie jest to doskonałe, ale jest naprawdę... Z naszego pokolenia? <grym> Bo jednak Z naszego jest, pokolenia. Teraz, teraz też zmienia się podejście rodz młodych rodziców, e młodych stażem. Oni są też bardziej świadomi różnych, różnych aspektów. Ale ja nadal mówię o tym, nie ma rodziców idealnych. Nie ma. Nie ma takiej możliwości i uważam, że nie chodzi o to, żeby tak... Ale dlatego powiedziałem, że to mówię w cudzysłowie, bo ja wiem, że nie ma, nie ma nie idealnych, ma. ale... Muszą być takie dzieciństwa, które są bardziej, że gdybyśmy je oznaczać, to by postawiły się bliżej tego takiego poprawnego i dalej poprawnego. Jak dziecko jest bite, to raczej bliżej tego. Okay. A jak jest wszystko zadbane, są pieniądze w domu, rodzice spędzają czas z dzieckiem, rozmawiają z nim, doceniają je, zauważają je. No co by było jednak bliżej tego takiego poprawnego wychowania? To czy takie osoby trafiają na terapię? Mhm. Y Czy wciąż pomimo tego, takiego wychowania zdarza, zdarza się, że taka osoba po prostu na, przychodzi z depresją? Jeżeli w jej życiu nigdy nie zdarzyło się nic takiego, nie wiem, wyobraźmy sobie, że to nie tylko rodzice, ale i w szkole trafiali na super nauczycieli, grupa społeczna była, nie wiem, tak? Akceptująca. super Akceptująca. W pracy gdzieś tam też, no, w życiu nie działy się jakieś trudne rzeczy, nie mają problemów metabolicznych, problemów, nie wiem, jakichś autoimmunologicznych. Mhm. Nie spotkałam nigdy takiej osoby, więc ciężko mi, ciężko mi to powiedzieć. Nie, 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 nie znam takiej osoby. Okej, okay. czyli, czyli prawdopodobnie się to po prostu nie zdarza. Czyli, czyli zada... zastanawiałam się nad tym, ale być może to jest taki case, gdzie nie, po prostu nie, nie, nie spotkałaś się z tym, więc nie do końca potrafisz mi dać odpowiedź, gdzie, którą ja wyobrażałam sobie, że mogę dostać. I to też jest normalne. Oczywiście takie osoby będą częściej trafiały może, chociaż... Czy nie wiem. Wiesz, to, nie? Jest, to jest ciężkie pytanie, bo wyobrażam sobie, że można mieć najlepsze na całym świecie dzieciństwo, a i tak chcieć dla siebie jakiegoś rozwoju, a nie? i tak chcieć zauważyć. nie wyobrażam sobie, że można być w bliskiej relacji i nie popełniać żadnych, żadnych błędów. Można je zauważać. Nie wiem, mogę uczyć swoje dziecko uważności, przepraszać, kiedy, kiedy coś, coś, coś powiem. Ale nadal to dziecko może chcieć wsparcia, bo może się okazać, bo wiesz, a, i tutaj zaczepimy o temat... Psychologii e, Allo-rodzicielstwa. <laughs> mhm. I tego, że wychowanie małego człowieka przez jedną czy dwie osoby, tak jak to bywa dzisiaj, jest bardzo, bardzo trudne. Ludy Społeczeństwa zbieracko-łowieckie funkcjonowały na podstawie allo-rodzicielstwa, czyli często małym człowiekiem opiekowała się cała ludność. A więc, na przykład, taki, taki bobas spędzał w ciągu dnia czas z czternastoma różnymi innymi opiekunami. Tylko 30% czasu takie dziecko spędzało ze swoimi prawdziwymi rodzicami. Większość czasu spędzało z innymi dziećmi czy z innymi opiekunami. Było karmione przez różne, różne matki, było przebierane. Dzięki temu też, kiedy dziecko potrzebowało wsparcia czy pomocy. To zawsze był obok ktoś dorosły, kto reagował. Jednocześnie to nie było tak obciążające dla rodziców. Wyobraźmy sobie, teraz jest ogrom. Nie, przepraszam, to było oceniające, właśnie, i jakoś zakładałam coś, ale pojawia się naprawdę i jest, jest to realne. Ale to pokazuje, jak działa u ciebie ten mechanizm od razu. Jest tak, klik, klik. Depresja poporodowa i u mężczyzn, i u kobiet. Często u kobiet bliżej porodu, czy? Znaczy po porodzie, a u mężczyzn często to jest troszeczkę oddalone w czasie, ale nadal może się pojawiać ta depresja poporodowa u mężczyzn. I to wynika ze spadku rangi mężczyzny w rodzinie? Przez to, że pojawiło się dziecko i ten mężczyzna już nie ma takiej dostępności do kobiety, bo jej uwaga jest rozdzielona na pół? Nie, to, to wynika w ogóle z kryzysu. Pojawienie się nowego członka rodziny jest kryzysem dla rodziny. Jest. Dużym, tak, dużym wyzwaniem. Nie chcę powiedzieć obciążenie obciążeniem. Dużym wyzwaniem. Ja, ja też używam słowo kryzys, ale nie używam go negatywnie. To jest, to jest normalny etap życia, mm -hmm. który musimy rozwiązać jakiś kryzys rozwojowy, więc okej, okay, jak teraz będziemy funkcjonować jako rodzina? Czy jak będę teraz funkcjonować jako, jako ojciec? Jak będę funkcjonować jako matka? I wiesz, to jest obciążające dla, dla rodziców. I wyobraźmy sobie, kobieta czy mężczyzna ma depresję porodową. I kontakt z dzieckiem jest wtedy zmieniony. Ta matka może nie otrzymywać wsparcia, ojciec może nie otrzymywać wsparcia. Kiedy mamy grupę X dorosłych, to ktoś zajmie się tym dzieckiem, ktoś pomoże. To dziecko będzie miało realną, autentyczną, responsywną matkę czy ojca. Ale w postaci opiekuna. Bo kiedyś tak było, nawet jeszcze przed telefonami, internetem, że się po prostu siedziało gdzieś pod blokiem i wszyscy siedzieli, sąsiedzi siedzieli, tak. przyjeżdżał i po prostu siedziała ekipa tak 30 osób i te dzieci, nawet tak nie było rodziców, to one wciąż obcowały w obecności innych dorosłych. I to też jest element ludów właśnie zbieracko-łowieckich, gdzie te dzieci dużo czasu spędzają z innymi dziećmi i nie mówimy tutaj o parentyfikacji. Ale o tym, że one się razem bawią, razem się wygłupiają, młodsze dzieci naśladują, starsze dzieci razem nie wiem, zbierają grzyby. Ten młody z maczetą. Nam się razem, wydawało, że. U... Razem używają maczety. Razem <laughs> To było dla na nas, co? Jak to. Już... Mówimy tutaj o takim ludzie w, w dżungli, więc tam maczeta jest przydatna do rozcinania tak. różnych rzeczy bądź ścinania jakiejś habazi. Nie, nie mówimy tutaj o, o Warszawie. W Krakowie. I więc wiesz, no to, to, to jest jak najbardziej dla nich naturalne, że oni dają dziecku narzędzia. Ono sobie gdzieś tam nie wiem, bawi się tym, naśladuje dorosłych, naśladuje babcie, która właśnie wyszywa koszyk z, z, z czegoś. I ono się uczy. Tam. Też to, co jest ważne w tych ludach, to to, że oni nie nauczają swojego dziecka słowami, więc mówią, nie rób tego. To rób. Tak trzeba robić. Zastanawiałem się nad tym, bo mi powiedziałeś o tym wczoraj i wymyśliłem, że tak mogą robić dlatego, bo to czego uczą tego dziecka jest ograniczone, więc to dziecko może kopiować te zachowania, bo to są dosyć proste, natomiast u nas jest tyle skomplikowanych rzeczy, że ja muszę, musiałbym powiedzieć dziecku nie zachowuj się tak w szkole, bo wiem, że ono będzie później w szkole i ja muszę to zakomunikować słownie, bo nie będę tam wtedy, żeby to dziecko mogło zareagować i nauczyć się ode mnie jak się, jak się zachowywać wobec innych w takim środowisku jednocześnie mam poczucie, że jeżeli już uczymy takiego malutkiego, malutkiego człowieka, to to nie jest, wiesz, aż tak skomplikowane, nie musimy mu aż tak tłumaczyć życia. I mam poczucie, że często rodzice nadmiernie intelektualizują różne rzeczy, a dlatego dziecka najważniejsze jest to, żeby się teraz bawić, być obok innych i ja również uważam, że system szkolny nie został stworzony pod dobro dzieci. Nie został stworzony pod to, jak dzieci są w stanie funkcjonować, jest to opresyjne środowisko, Pracowałam w szkole 5 lat. Moja mama pracuje w szkole całe moje życie, niedługo przychodzi na emeryturę i moja babcia pracowała w szkole, więc całe, całe, cała moja rodzina wywodzi się z nauczycieli z tego zawodu. I uważam, że jest to opresyjne środowisko, środowisko, które nie jest odpowiednie dla, odpowiednio skonstruowane pod rozwój dziecka. Siedzenie, i kiedy widzę, że dziecko idzie w pierwszej klasie i ma siedzieć 45 minut w ławce, to to nie jest o tym, jak możemy korzystać z pełni funkcjonowania człowieka. Ale jednocześnie, jak pamiętam, jak byłem w podstawówce, to ja byłem takim dzieckiem, gdzie jak siedział w szkole, to jako w, w, za, za okno, tam, co się działo poza szkołą, mnie nie, nic mnie nie interesowało, co je było w szkole, ale reszta dzieci była w miarę spokojna. Oni byli w stanie wysiedzieć normalnie, słuchać i u, u, uczestniczyć w lekcji, być aktywni, więc um, zastanawiam się, czy to też nie jest zależne od tego, jakim ktoś jest człowiekiem, już nawet jako małe dziecko. Jest, a jednocześnie przyuczamy ludzi do tego, tak, że trzeba siedzieć. To, to nie, nie jest w ogóle dobre dla naszej postawy. Tak, dla małego dziecka to, to nie jest odpowiednie, żeby ono mówimy o malutkim dziecku, siedmioletnim sześcioletnim, mm -hmm. które musi siedzieć w ławce przez 45 minut. I oczywiście są różni nauczyciele. Są tacy, którzy będą wprowadzać różne zabawy ruchowe, ale są też tacy, którzy będą oczekiwali, że dziecko będzie siedziało 45 minut, nie będzie się niczym bawiło, będzie trzymało rączki na stoliku i będzie słuchało. I co gorsza są tacy, którzy są znudzeni tą pracą i nie są w żaden sposób w stanie zainteresować dziecka tą lekcją, bo nie są sami nią zainteresowani. To jest to myślę, że to jest dużo gorsze niż to całe siedzenie. To, to, to też i wiesz, opresyjne gdzieś tam wymaganie krzyk na, na, na dziecko, czy no, krytykowanie, ocenianie, to, to jest elementem i to jest bardzo trudne. I mam poczucie, że jednak gdyby na, no, trochę to zrestrukturyzować i wprowadzić pewne zmiany, to może byłoby naprawdę inaczej. To byłoby bardziej użyteczne dla rozwoju, społeczeństwa. Co myślisz, że moglibyśmy zmienić, żeby szkoły funkcjonowały lepiej? Jakieś takie, takie, takie game changery, takie, które uważasz, że chociaż to by w miarę było wykonalne i dużo by zmieniło. Sam fakt konstrukcji sal, to, że dzieci siedzą przy stolikach, małe dzieci siedzą przy stolikach, to jest całkowicie niefizjologiczne, by w taki sposób siedzieć w klasie przez tyle czasu. Mhm. Zbyt długi okres skupienia się, patrzenie na tablicę, wykonywanie testów. Czego uczy tak naprawdę wykonywanie testów? Jaka to jest wiedza? Przegląd tego, jaka jest wiedza w ogóle, czego wymagamy od dzieci. Czy może warto niektóre rzeczy zaktualizować i patrząc na to, jakie są te umiejętności przysz przyszłości, a więc co jest ważne, wspierać raczej niż na przykład rozwój. O, przepraszam. No ja się nie <laughs> stało wiesz deklamowania wierszyków i chociaż oczywiście wiem, jaki jest tego cel czasami czy deklamowania jakichś równań, a na przykład budowanie elastyczności, czy współpracy w grupie umiejętności komunikacji. Bo to jest pomijane. Ciekawe, czy coś takiego wprowadzą w końcu. Czy będą jakieś takie duże zmiany w szkole? Czy ty, ty będziemy jeszcze następne 10 lat się uczyli dokładnie tak samo? Teraz, pomimo, że technologia po prostu wybuchła i wszystko się zmieniło, i dzieci kompletnie inaczej funkcjonują, już nawet się nie za bardzo bawią na podwórku, tylko siedzą cały czas w telefonach i jakoś powinno się do tego zaadaptować, żeby te dzieci mogły się jakoś skutecznie uczyć. No to też pewnie można znaleźć jakieś rozwiązania. Mhm. No to, znaczy, nie, nie rozwiązania, żeby oni tego nie robili, ale. Tak wykorzystać to jako zasób, ażeby jednocześnie przy tym budować nadal relacje, bo dziecko samo tego nie zrobi. Ono samo, się tego, ono samo tego nie wkmieni i samo tego nie zrobi. A jeszcze, jeżeli ja modeluję dziecku, mówię, nie siedź na telefonie, a potem sama siedzę i przeglądam, to no, raczej, się nie, raczej się nie nauczy. Dziecko będzie e, odtwarzało to, co widzi. Będzie to powielało jest zachowanie, tak jak to dzieci, tak dzieci w dżungli. Jak dziecko, czy w dżungli, czy w bloku, będzie naśladowało rodziców, będzie naśladowało nauczycielki. Pamiętam, jak szczególnie to będzie na początku widoczne, młodsze dzieci. Jak przychodziły mamy, ojcowie mówili o tym, jak dziecko w pierwszej klasie, to później to już inaczej wygląda, ale jak w młodszych klasach. Te dzieci w domu bawią się w to, jak ja funkcjonuję. A więc mówią, oho, bawiły się tak, w taki, w taki sposób. I ja wiem, że, pamiętam, że wiedziałam, że wszystko, co zrobię, zostanie przez nie zauważone. To jest niesamowite, ale nawet przychodził inny nauczyciel. Ja wiedziałam, jak oni patrzą, chociaż nie słuchają. Nie, wiesz, gdzieś tam robią inne rzeczy. Jak oni zauważają, wyłapują, z kim ja rozmawiam, w jaki sposób ja rozmawiam z tymi ludźmi, jak się zachowuję. I widziałam jak później, oczywiście po latach, powiedzmy na przykład nie wiem, pierwsza klasa, a czwarta klasa, jak wykorzystuję różne techniki, których ich uczyłam, na początku miałam tak, nie no, można mówić i nic, można mówić i nic, można mówić i nic, ale z czasem to było takie niesamowite to kliknięcie, że okej, oni się kłócą tak, między sobą, ale widzę co robią. Tak, widzę, że robią to, wykorzystując to, jak modelowałam im, jak, jak można rozwiązywać konflikty. Tak, ale w takim razie w jakiś sposób oni musieli mieć jakieś pozytywne postrzeganie ciebie. Bo to jest trochę tak jak, jak mówienie: nie rób tak, nie rób tak. To jest trochę tak sam, to jest samo jak z dawaniem rad. Dawanie rad ludziom jest bardzo trudne w kontekście tego, żeby ktokolwiek zrobił to, co mu poradzisz. Z jest tak, że komuś się coś mówi, to samo no, mówi: no już tylko czekam, żeby ktoś skończył gadać i będzie dalej robić swoje. Natomiast, żeby mieć. Pozycja, w której można dać komuś radę, i żeby ta osoba wykorzystała tę radę, to trzeba mieć określony wpływ na tego człowieka i to trzeba sobie zbudować. I prawdopodobnie ty miałaś coś, coś zrobiłaś, że te dzieci były skłonne, jakby kopiować Twoje zachowanie? Po pierwsze, bardzo staram się traktować ich jak ludzi, jakkolwiek to zabrzmi. Ale jak takich. Autonomicznych, autonomicznych ludzi, mhm. którym można powiedzieć, jak ja się też wiesz, wiem, jestem zmęczona, wiesz, jest teraz to, to, dla mnie, to, to dla mnie trudne, ale też ułatwiać im i modelować różne rzeczy, zauważać ich trudności i starać się pomóc im jako człowiek, a nie jako nie wiem, mamy jakieś wymagania i tak ma być ale zauważyć, że okej, okay, można dać komuś wsparcie i to wsparcie będzie takie, takie, takie i takie. Albo co dla nich zrobić, żeby ich zaciekawić. A więc to, to, to było tym, tym, myślę, takim... <śleskujesz> Koniec. A jednak idę <śleskujesz> Ciekawe, bo sprawdzałem budziki, ale jaki jest dzisiaj dzień? Przecież jest piątek, nie powinienem dzwonić. Jest dzisiaj nie? piątek? Tak. Nie można mówić, że wiesz, dzisiaj jest na przykład, nie wiem, środa. W każdym razie by nas wybiło, opowiadałaś o tych dzieciach i o tym, jak, jak budowałaś na nie wpływ, i że traktowałaś je jak ludzi, i wybił nas budzi. I oczywiście też popełniałam błędy. Też popełniałam błędy. System szkolny jest bardzo, bardzo trudnym systemem i dla dzieci, i mam poczucie dla nauczycieli. Więc również i ja popełniałam błędy. Widzę je teraz z tej perspektywy, bo byłam dużo młodsza, więc widzę, ile rzeczy mogłabym teraz zmienić? Jak inaczej mogłabym się zachować? Myślisz, i... że nauczyciele powinni być starsi czy młodsi? Czy to zależy? To zależy. zależy. Ja mam wrażenie, że nauczyciele powinni być starsi. Jednak wydaje mi się, że jak ktoś jest starszy i ma 65 lat, to jednak. Jakkolwiek dobry nie byłby ten młody nauczyciel, no chyba, że trzeba uczyć programowania, to jest mała szansa, że ten 65-letni nauczyciel będzie uczył programowania, ale jak ktoś, ma 65 lat, to jednak trochę więcej przeżył. Ja bym wolał się uczyć od takiej osoby. Ale wiesz, jeżeli mamy mówimy o malutkich dzieciach, to też jest troszeczkę inna inna, inna, inna sytuacja. Myślę, że to, co jest Myślę, ważne. Czy one tak nie myślą? Wiesz co, ja mogłam się z nimi wygłupiać, mogłam się z nimi też śmiać, mogłam być dla nich trochę bardziej luźniejsza, być może wyobrażam sobie, no to jakieś moje wyobrażenie tego. Trzeba by ich zapytać, tak? jak, jak oni to, to, to odbierają. Tak, ja mam teraz 30 lat, więc mogę podstrzegać rzeczy troszeczkę inaczej niż takie dziecko w szkole. Dla nie wiesz, ważne było to, że można było się do mnie przytulić, że dawałam wsparcie, że nie wiem, że byłam, byłam obecna, jednocześnie jasno formułowałam granice i to, to, co się stanie, że próbowałam robić rzeczy, które ułatwiałyby im różne, różne rzeczy i to funkcjonowanie. Więc tworzyłam z ACC, więc takiego języka obrazkowego, plany, i to, co będzie za chwilę, co się, co się zmieni. Jaki mamy plan tygodnia? Jaki mamy plan, plan dnia? Ale też myślę, że to, co jest bardzo ważne, co jest wspomniane w szkole, to to, żeby nauczyciele też mieli swoją superwizję, żeby mieli miejsce, gdzie mogą naprawdę otrzymać wsparcie. Bo to jest bardzo obciążająca praca, która niestety nie ma tam odpowiedniego takiego wsparcia. Nie zawsze ono jest dostępne w szkołach. A jak jest, to też jest takiej podejrzanej jakości. Albo są jakieś konotacje, gdzie wiesz, coś komuś powiem, ale to zostanie, nie wiem, przekazane na przykład. Komuś innym. Co się nigdy nie powinno dziać w takiej relacji. Co się nigdy nie powinno dziać. To jest jak mieć jakiegoś terapeuta i mówisz mu coś, a później się okazuje, że ten terapeuta powiedział coś, przekazał coś dalej. No tutaj nie terapeuta, ale tak naprawdę wsparcie powiedzmy, gdzie no właśnie jesteś albo oceniony, albo to jest jakoś nie wiem, gdzieś później wyciągane jako argument przy czymś. Tak? Kiedy mówisz, że wiesz, potrzebuję wsparcia, bo dzieje się to i to. A, czyli chce pani powiedzieć, że pani sobie nie radzi. Um, chcesz jeszcze pracować kiedyś z dziećmi? Czy nie, nie brakuje ci tego? Hmm. To jest bardzo trudna praca. To jest bardzo trudna praca, żeby być dostępną dla tak dużej grupy dzieci. Bo tam musisz dać trochę siebie, nie? Tam trzeba być dostępnym, trzeba być uważnym. Co masz na myśli mówić dostępny? Responsywnym. Czyli jest, wiesz, nie ma momentu, kiedy by nie było Pani Pani Paulino, Pani Paulino, Pani Paulino i wiesz, każdy coś, każdy coś. I to jest naturalne, no bo te dzieci potrzebują, to jest, to jest ten etap, kiedy one potrzebują tej responsywności. I znowu wracamy do rodzicielstwa, gdzie pewnie wokół nich powinno być x dorosłych, a nie jeden, mhm. a jeden dorosły, tylko więcej responsywnych dorosłych, którzy będą na takim wsparciu. Dlatego uważam, że w takiej grupie, nie tylko przedszkolnej, ale i później szkolnej, powinno być więcej osób dorosłych. No na przykład, nie wiem, kilku. Kilku nauczycieli, którzy mogą jednocześnie być responsywni dla większej grupy, jeżeli no już tak, łączymy dzieci w grupy, jest większa ilość dorosłych, którzy mogą zaopiekować potrzeby dzieci. Mhm. Na no, szkoła to jest mega trudny temat, mega trudny temat, i pewnie mega ciężko to zmienić. To nie jest tak, że ktoś może przyjść i mu powiedzieć, jestem biznesmenem, teraz chcę wprowadzić szkołę, zmiany w szkole w polskiej szkole. To jest pewnie bardzo ciężki system do zmiany i trzeba by się zgadzać z miliardem osób, i nikomu o zdrowych zmysłach nie będzie chciało się tego robić. No i też jest pewnie, wiesz, kontekst polityczny mm -hmm. i różne, inne, więc to wszystko na siebie, na siebie wpływa, nie? Mm -hmm. Myślę, że będziesz kontynuowała swój podcast? Mój podcast? Mm -hmm. Ten, który ma jeden odcinek? Mm -hmm. <laughs> Ale mnie teraz zaskoczyłeś. Tak, myślałem, że cię to zaskoczy. Teraz takie już przybliżenie, tego. Ostatnio zrobiliśmy przybliżenie, ja. Ciebie. Um, Chciałabyś? Y chciałabym. Problem jest taki. Cza czas. Czas. Y I ogarnięcie wszystkich myśli w jakiś strumień. Tak, całkiem nieźle ci idzie. Tak? Jak gadamy teraz, gadamy już 2 godziny 14 minut. Nie masz problemu z ogarnięciem myśli w jednym strumieniu nawet. I bardzo dobrze, bo z uwagi na to, że jesteś delikatnie ADHD, chociaż to nie jest potwierdzone, to, um, to spodziewałem się, że będziesz bardzo mocno skakać po tematach, ale że też nie będziesz pamiętała, o czym mówiłaś wcześniej. A ty bardzo dobrze pamiętasz. jestem uważna. No, bardzo dobrze pamiętasz, Dzisiaj o czym uważna, mówiłaś wcześniej. Bo mhm. ostatnio dawałam sobie więcej przestrzeni właśnie na, na uważność i na odpoczynek. I zobacz... Chyba ostatni nasz podcast jest taki, gdzie zapominam, pytam się, pytam się ciebie. z taki moment, kiedy pytam się ciebie. Ale to jest około ok. w normalne. To nie w ogóle, tak. w ogóle nie, to nie jest to, Ale to jest okej. Okay. To, mm -hmm. to, to jest totalnie ok, Ale zobacz, kiedy dam sobie teraz więcej odpoczynku i jednak no, jestem teraz na, 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 na Podlasiu, więc jest więcej natury, gdzie ja żyję, tak? Jak jest więcej natury. To też mam poczucie, że mam więcej w sobie skupienia. Chociaż wypo, może zaraz wypo, zapomnę. Wypoczęłaś. <laughs> ale no no tak, no, mam więcej um, też tej przestrzeni um, przestrzeni poznawczej. Mm -hmm. um, ja Cię zapytałem o wszystko, o co chciałem Cię dzisiaj zapytać. Pytałem Cię na to podcast. O podcast, ale nie, nie na to nie odpowiedziałam. Chciałabym i. Uh, no i może coś się będzie działo w tym temacie. Jak chcesz to nagrywać sama, tak mówiąc do mikrofonu? Um, wiesz co? Ty lubisz edukować, powinnaś nagrywać coś takiego? Ja mam, czy znaczy, chciałabym e, też z innymi, ale ja mam taką trudność, że bardzo, wiesz, moim ważnym elementem życia jest dzielenie się informacjami. I ostatnio... No ostatnio... Mówię ci, ty powinnaś mieć podcast, odcinek Gołębia. Go... <głosyna> Ale mam poczucie, że, że totalnie... Halo, parenting. <głosyna> że totalnie wiesz, o co chodzi, bo zalewam cię często tymi informacjami różnymi. Jak tylko coś przeczytam, wie, o dobra, szybko. <głosyna> 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 więc marzujesz. czasami mam wrażenie, że wchodzisz rano i tam wiesz, widzisz x wiadomości. Część jest o tym, część jest o tym. Część jest wiesz, po angielsku, po polsku. Część jest nagrana. Więc, wiesz, to... część, część jest w formie memu. <głosyna> część jest w formie memów. Więc to jest... <głosyna> Więc masz, ja jeszcze na Instagramie masz jeszcze inne, więc wiesz, wchodzisz tam jest jakiś hmm. coaster tego wszystkiego? No, bez przesady już. Nie Ale nie, już nie przesadzaj. Ale to, część się w, 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 łączy. Wszystko jest w porządku. Cześć, wszystko jest wiesz na tym samym schemacie. I obawiam się, że chciałabym też nagrywać z innymi. Ale że byłaby tam, wiesz, ta moja chęć takiego. Dobra, ja mogę w tym, muszę w tym powiedzieć o tym. I może to byłoby niewygodne dla, dla, dla osób, które byłyby. W Nie momencie. uważam, żebyś miała z tym jakikolwiek problem. Nawet jak rozmawiamy dzisiaj, to to zwróciłem na to uwagę, że masz bardzo dobre wyczucie i czekasz na swoją kolej. Nawet ja, ja cię dzisiaj więcej wcinam niż ty wcinasz się mi. Więc no, naprawdę, ty, ty czekasz i czekasz, aż skończę i zaczynasz mówić. I zawsze jesteś gotowy, jak ja skończę mówić co jest ciekawe, bo to jest też umiejętność. Są ludzie, gdzie ja kończę mówić, i oni są. Skończę mówić, co ja mam teraz robić. A ty, a ty tylko czekasz i, i wchodzisz ze swoją kwestią. No. Kto zapraszam na podcast, Pominam Danielak podcast. Do słuchania już niedługo, nie wiem, na Spotify, YouTube. Coś tam. <grywa> nagrywaj, nagrywaj, mówię ci. Ja bym posłuchał o gołębiach. Na gołębiach. No, kurczę, nie zdążyliśmy. Przykro mi, drodzy słuchacze i słuchaczki. I wszystkie osoby, które nas słuchają, ale nie dowiecie się historii o gołębiach. To zostawimy na, na, na następny odcinek. raz. Powiedz jeszcze ludziom, gdzie mogą cię znaleźć w internetach mogą mnie znaleźć na Instagramie, na Facebooku, tak naprawdę jestem na wielu platformach, więc można, można mnie znaleźć. Dan Daniela Pauliniak. Daniela, Daniela Pauliniak. To jest Alterego. ego. Paulina Danielak. Napisałaś do mnie z takiego maila, żeby się wbić na podcast. <grym> nie, no bo jestem czwarty raz, więc musiałam jakoś cię oszukać. Nie? <grym> nie. Więc powiedziałam, nie... że jesteś antropologiem, który się nazywa Daniela Pauliniak. I <grym> przyjdę opowiedzieć o swoich wyprawach. No... Na taki sucher. Czyli Facebooki... Facebooki. Moja strona internetowa Paulina Danielak, tam są wszystkie odnośniki. Nie mam miejsc na psychoterapię indywidualną, to teraz powiem, bo to często się pojawia i to jest naturalne. Ostatnio to... też chyba nie miałaś, nie? Jeśli tak. dobrze pamiętam. To hmm? Docelowo w ogóle nie mam bo raczej prowadzę dłuższe procesy i mam bardzo, bardzo, bardzo ograniczoną ilość pacjentów. No, potrzebuję już zadbać o siebie, odpoczywać, robić też inne rzeczy, żeby móc być, no właśnie, dostępną, tak jak mówimy tutaj o korekcyjnym rodzicielstwie, żeby móc być dostępną na tych sesjach i móc, razie czego też zaopiekować osoby, które potrzebują wrócić, bo coś się zadziało. Mhm. A więc to nie jest na ten moment dostępne, ale są sesje rozwojowe, takie mentoringowe, to jest, to jest dostępne. I warsztaty, teraz robimy warsztaty we wrześniu z Paulą. Warsztaty jogowo-psychosomatyczne, więc to jest dostępne. Są jeszcze cztery miejsca. Co to będą za warsztaty? I Paula będzie prowadziła jogę i wykłady dotyczące ciała. Ja będę łączyła psychę. I jaka Paula? Paula Radziszewska, a więc yoga with Paula. Mhm. Ja będę prowadziła zajęcia i takie prelekcje edukacyjne dotyczące właśnie psychosomatyki. Też będziemy robić różne ćwiczenia psychosomatyczne. Będziemy się uczyć tej regulacji napięcia. Będą sesje tre. Będą elementy Somatic Experiencing, będą też elementy psychoterapii poznawczo-behawioralnej, a więc tego treningu, treningu mentalnego, medytacje, odpoczynek, praca w grupie. Więc to e, szukają się po takie fajne. I jaka forma zajedzie. tego będzie? Wyjazdowa. Jedziemy do Uuu. domu łowyń e, i są już zapisani i mężczyźni, i kobiety, więc serdecznie zapraszam e, tutaj wszystkich wszystkich, którzy tak naprawdę żyją. Super. Super, cieszę się mhm. bardzo w takim razie, że coś takiego organizujesz. Dziękuję bardzo. Ja też się cieszę. Paula organizuje właśnie takie kampy i zaprosiła mnie do tego, więc to też jest dla mnie jakieś takie fajne wyróżnienie. Mhm. Cieszę się. Super, powodzenia w takim Dzięki. razie. Dziękuję bardzo. Dzięki. Dzięki. Siemanko. A teraz specjalnie dla Was będę nieprzygotowany nie dwa, a trzy razy w tygodniu. Nowe podcasty we wtorki, czwartki, niedzielę o 19. Pozdro!